Nieważne, czy lubisz piłkę, skoki, boks czy lekką atletykę. Oglądaj transmisje w aplikacji mobilnej TVP Sport na ekranach smartfonów, tabletów oraz telewizorów. Największe wydarzenia w zasięgu jednego kliknięcia. Wygodnie w nowoczesnej formie w wersji jasnej lub ciemnej. Oglądaj, czytaj, personalizuj. Nowa aplikacja TVP Sport. Dostępna bezpłatnie w sklepie Google, App Store i App Gallery. Dobry wieczór, to jest specjalne wydanie Cafe Kadra w ten Blue Monday, czyli przygnębiający poniedziałek dla niektórych szczególnie. Radosław Przybysz. Marcin Wożęcki. Zapraszamy na dzisiejsze spotkanie dotyczące wiadomo jakiego faktu, dotyczące zwolnienia Jerzego Brzęczka. Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski, taka wiadomość dzisiaj gruchnęła z rana na profilu Łączy Nas Piłka. Całkiem niedawno Zbigniew Boniek ją postanowił w końcu skomentować, napisał na Twitterze: ciężki dzień, zwalnianie porządnych ludzi nie jest przyjemnością, powodzenia trenerze, czasami trzeba podejmować trudne decyzje. Sorry, najważniejsza jest polska piłka. No jak sorry, to sorry. No, nie, no w takim razie myślę, że nie będzie żadnego żalu miał Jerzy Brzęczek, skoro padło sorry. To. No właśnie. Słuchajcie, mamy bardzo ciekawych gości dzisiaj. Porozmawiamy sobie z nimi. Po pierwsze Mateusz Borek, po drugie Arkadiusz Onyszko. Zobaczymy, czy nadal będzie tak mocno bronił selekcjonera byłego już. Po trzecie Rafał Gikiewicz. Skomentujemy to sobie wszystko. Czekamy oczywiście na wasze komentarze, na wasze pytania. Zachęcam was w takim razie do takiej zabawy. Kogo byście widzieli na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, bo na razie jest to taka wielka niewiadoma, zastanawiamy się. No dobra, zacznijmy od zwolnienia, o następcach później. Zaskoczyła cię taka informacja dzisiaj? No myślę, że dużo rzeczy mogło się wydarzyć mniej zaskakujących, to jednak duży szok, że przede wszystkim stało się tak niespodziewanie, bo jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek wcześniej przesłanki, że Jerzy Brzęczek może zostać zwolniony, no to jeszcze wydawałoby się to w miarę naturalne. Natomiast jeszcze w listopadzie, chyba jeszcze na początku grudnia, Zbigniew Boniek za pośrednictwem mediów zapewniał, że Jerzy Brzęczek nie ma czym się martwić, że jego praca to jest proces długofalowy, że on widzi efekty, widzi rozwój. Natomiast jak widać, w grudniu miał dużo czasu na myślenie. Po nowym roku też jeszcze miał ponad 2 tygodnie czasu na przemyślenia i widocznie w głowie urodził się pomysł, że tego rozwoju nie ma. No ciekawe, bo mimo wszystko 2,5 roku trwała, nawet chyba nieco ponad, albo mniej więcej na 2,5 roku ta kadencja Jerzego Brzęczka i tak naprawdę przez całą tę kadencję Zbigniew Boniek utrzymał, że to jest dobry selekcjoner dla reprezentacji i okazało się nagle, że nie jest. No właśnie, w listopadzie było za późno, żeby selekcjonera zwalniać. Dwa miesiące później już za późno nie jest. Łączymy się z Mateuszem Borkiem, jeżeli macie pytania do dobrego znajomego Marcina, jesteśmy w siedzibie kanału sportowego, czyli wiemy, że geograficznie całkiem niedaleko Mati od nas, czy to tylko takie tło skajpowe? Nie? Chyba nie. Słuchajcie, dzisiaj pracowity dzień, także FCR kanał sportowy jest cały czas na posterunku. Witam was serdecznie, ale muszę was sprawdzić muzycznie na początek, bo zaczęliście od Blue Monday. Jestem ciekaw, czy pamiętacie, jaki zespół grał ten kawałek. Świetny, duży w historii muzyki rozrywkowej. Ja od razu odklepuję. Jesteśmy młodsi od ciebie sporo. Nie jesteśmy melomanami. Chcę błysnąć, gdzieś tam dzwoni, nie wiadomo w którym kościele. New Order, także polecam. Skończycie program, posłuchajcie Blue Monday, New Order. Natomiast... Już odesłanie na korepetycję przez starszego kolegę. Szybko. Kończymy, kochani. Słuchajcie, ubrałem się elegancko z tej racji, no bo jednak jest to dzień historyczny. Nigdy nie zdarzyło się w historii reprezentacji Polski, żeby trener, który wywalczył awans na wielką imprezę, Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, nie pojechał ostatecznie po zwycięskich eliminacjach na turniej. Życie i los trenera Brzęczka tutaj został wyreżyserowany w dużej mierze przez pandemię, no bo jednak wszystko zostało zachwiane. I kalendarz samego turnieju i kalendarz eliminacji Mistrzostw Świata i też wybory nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Także no dzisiaj się okazało, że prezes Boniek, można powiedzieć, nieoczekiwanie, ale w swoim stylu, bo on tak zwykł robić w różnych, powiedziałbym, tematach w swoim życiu i w swojej karierze piłkarskiej, trenerskiej, prezesowskiej, po prostu podziękował Jerzemu Brzęczkowi za pracę. To była taka decyzja niespodziewana, ale chyba nie impulsywna, bo raczej też chyba Zbigniew Boniek nie jest taką osobą impulsywną, która pod wpływem jakiegoś bodźca by podejmowała taką decyzję, więc zakładamy, że pewnie raczej przemyślał to i dokładnie przeanalizował i tak jak tutaj rozmawialiśmy, to ostatnie tygodnie to pewnie w głowie rodziło się od wielu pomysłów, koncepcji i efektem tego właśnie rozstanie.
Na pewno Zbigniew Boniek nie był do końca zadowolony ani z wyników, ani ze sposobu gry reprezentacji, ani też z poziomu prezentowanego w meczach kadry niektórych zawodników, którzy co tydzień w rozgrywkach ligowych czy też w meczach pucharowych udowadniają, że stać ich na zdecydowanie inną, lepszą grę. I myślę, że to jest gdzieś taka bolączka prezesa. Jerzy Brzęczak jest, czy był trenerem od lipca 2018 roku, więc to był taki wystarczający czas, żeby pewne rzeczy poukładać, zbudować, przekonać do siebie tych, którzy go zatrudniali. Wydaje mi się, że no gdzieś to zaufanie, ono spadało, natomiast gruntownie poszło w dół jednak po dwóch ostatnich meczach w ramach Ligi Narodów. Pamiętamy, poprzez te przełożone Mistrzostwa Europy, jednak prezes Zbigniew Boniek przedłużał umowę Jerzemu Brzęczkowi, natomiast no też tam się znajdowały pewne paragrafy, klauzule umożliwiające na jednostronne wcześniejsze rozwiązanie kontraktu. Tak naprawdę ta pierwsza klauzula, która by nic nie kosztowała PZPN-u, to ona była możliwa do zrealizowania w sierpniu 2021 roku, czyli mówimy już o czasie po Mistrzostwach Europy, po trzech meczach eliminacji Mistrzostw Świata, po wyborach tak naprawdę nowego prezesa, ale chyba to jest tak, że ja jestem zdziwiony zwolnieniem Jerzego Brzęczka w tym terminie. Natomiast na pewno był szereg argumentów, które no, mogły poddawać wątpliwość Jerzego Brzęczka. Jak tak się popatrzy z boku, to powie tak, no, trener przegrał w eliminacjach tylko ze Słowenią. Trener awansował z dużą przewagą z pierwszego miejsca w grupie, czyli ten trener to generalnie ten plan zrealizował, ale cały czas czegoś brakowało. Jeśli miałbym od razu szybciutko przejść, żeby was tutaj nie trzymać i nie zanudzać, nie zamęczać, to powiem w kilku punktach, które gdzieś ja tam mam w swojej głowie. Po pierwsze, nie udało mu się zdjąć jakiegoś wielkiego skalpu, bo tacy najmocniejsze rywale, z którymi Brzęczek potrafił wygrywać, to Austria, to dwa razy Bośnia w Lidze Narodów, to Słowenia 3-2 u siebie i dwa razy Izrael, który dzisiaj jest dosyć daleko od nawet takiego miana solidnej drużyny europejskiej. Na pewno na minus to, że niektórzy piłkarze grają zdecydowanie gorzej na poziomie reprezentacji niż to w klubie na czele z Mateuszem Klichem, Piotrkiem Zielińskim. Państwo widzicie na ekranie w tej chwili no, ten bilans Jerzego Brzęczka. Tych porażek było sporo, to też jakby było związane z klasą rywali w Lidze Narodów, no, ale umówmy się, jak my chcemy dojść do wyniku na Wałki na Mistrzostwach Europy, czy myślimy o czymś dużym na Mistrzostwach Świata, no to jednak ci rywale myślę, że będą z podobnej półki jak te drużyny, z którymi przegrywaliśmy, czyli mam na myśli Holandię, Włochów, czy też wcześniej Portugalczyków. Następna sprawa, to do której myślę, że tutaj będzie troszeczkę uwag, to jest jednak niewykorzystanie potencjału najlepszego piłkarza świata, bo masz dzisiaj najlepszego piłkarza świata, a te liczby Roberta Lewandowskiego w kadrze Brzęczka były zdecydowanie za małe, były zdecydowanie różne od tego czasu Adama Nawałki, gdzie rzeczywiście no Robert Lewandowski był gigantem, jeśli chodzi o zdobywanie bramek, a też notowane asysty. Wydaje mi się, że też Jerzy Brzęczek no w tym takim wyjściowym ustawieniu 1-4-1-4-1 próbował tutaj modyfikować i nie wiem, czy sam doszedł do takiej koncepcji, które to ustawienie jest tym wyjściowym, jest tym pierwszym, bo najczęściej jednak rezygnował z wystawienia drugiego napastnika. No fakt, że Milik jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu swojej kariery, w zupełnie innej formie niż wtedy, kiedy wystawiał go obok Lewandowskiego na Wałkę. I tak też tutaj akurat można lekko Brzęczka wytłumaczyć. Poza tym no, brakuje mi takiego rankingu, hierarchii pozycji. My dzisiaj nie wiemy, kto jest pierwszym prawym obrońcą, kto jest pierwszym lewym obrońcą, jak wygląda ta klasyfikacja na poszczególnych pozycjach 6, 8, 10 w środkowej strefie. Ja po meczu z Izraelem usłyszałem z ust selekcjonera, że Piotr Zieliński nie może grać w kadrze inaczej skutecznie niż tylko będąc ustawionym na tym prawym, no nawet nie chcę mówić wahadle, tylko na prawym skrzydle z możliwością zejścia do środka boiska. No pewnie to ustawienie to jest taki najmniejszy temat do dyskusji, bo w nowoczesnym futbolu wszystko się przenika, wszystko jest elastyczne, wszystko się zmienia. No i brakowało takiego też, myślę, Jerzemu Brzęczkowi meczu symbolu, tak jak na przykład Nawałka miał z Niemcami, czy Leo Benhaker z Portugalii.
No ale no, taka jest decyzja prezesa Bońka. To jest jego suwerenna decyzja. Ja miałem okazję dzisiaj rozmawiać z wiceprezesami. Żaden z wiceprezesów, żaden z członków zarządu PZPN-u nie miał pojęcia o zwolnieniu trenera Brzęczka i też żaden z kadrowiczów nie wiedział, że Jerzy Brzęczek nie jest już trenerem. Nawet kapitan Robert Lewandowski. Także to gdzieś Zbigniew Boniek starannie ukrył. No tak jak kiedyś na przykład, nie wiem, zwolnienie Jerzego Engela, bo ja siedziałem z nim na kolacji z Romkiem Kołtoniem i prezes nas, można powiedzieć, w jakiś sposób tam dyscyplinował i prosił o spokój, mówiąc, że miał trener świetne eliminacje, przegrał 2 mecze na mundialu, wystarczy kilka korekt kosmetycznych i za chwilę można przystępować do walki o Mistrzostwa Europy na boiskach Portugalii, a się okazało, że kilkadziesiąt godzin później Jerzy Engel był bezrobotny, a wiceprezes Zbigniew Boniek był selekcjonerem reprezentacji Polski. No teraz się nie spodziewałem, że Zbigniew Boniek będzie po raz drugi selekcjonerem, natomiast zmiana została dokonana i w tej chwili czekamy, kto będzie tym trenerem, bo dla mnie nie ma jakby tutaj żadnych wątpliwości, że trener jest już w cudzysłowie w drodze i w tej chwili dopinane są detale. A no czy to nie jest tak, że prezes Boniek tak jak wtedy, tak samo dzisiaj sobie pogrywa trochę z mediami i to może być na przykład Marco Giampaolo, wbrew temu, co mówił Krzysztof Stanowski dzisiaj w waszym programie, czy na przykład możemy się dowiedzieć na tej czwartkowej konferencji, wbrew tym informacjom, które mamy na razie, jak ty uważasz? Ja uważam, że w czwartek będzie oficjalne stanowisko, no bo wiadomo, że to jest decyzja, suwerenna, jednoosobowa Zbigniewa Bońka i ona dotyczyła przyjęcia Jerzego Brzęczka, tak jak kiedyś Adama Nawałki, a zarząd tylko taką decyzję, brzydko mówiąc, klepnął i w tej chwili to też jakby dotyczy no tutaj litery prawa i żeby to się odbyło zgodnie ze statutem. Widzę wasze kandydatury. Krzysiek rozmawiał z prezesem Bońkiem, ja nie rozmawiałem, on zdementował od razu Giampaolo, zdementował Bielicę, specjalnie też tutaj nie był rozmowny a propos Spallettiego, ja patrzę na tą listę. Allegri... Te nazwiska na tej liście to trochę są, widzimy, na wyrost, mocno optymistyczne. Allegri za drogi, Tuchel za drogi, Sarri, jeśli by się tam zniżył z pieniędzy, to może, bo na przecież czy Piotrka, czy Arka, poza tym miałby prezes zawsze człowieka, od którego można wziąć papierosa, żeby zapalić i sobie porozmawiać. Donadoni chyba już nie. Favre, no myślę, że potwierdzi Marcin u was w studiu. Warsztat fajny, budowanie piłkarzy, tak. Ale on potrzebuje codzienności, a niekoniecznie gdzieś tam komunikacja tak, z jego mocną stroną. Moim faworytem był Debiazmi, czytam już na Twitterze, że on niby dementuje, ale jak dementuje, to być może jest to prawda. No, nam do głowy chodzi Streczko Katanec, dlatego że uważam, że to musi być trener, który z jajami pogada po polsku i pogada po angielsku. No, jednak dzisiaj piłkarzy to jest kierunek włoski, reszta kadrowiczów mówi po angielsku. I wydaje mi się, że to muszą być dwa języki komunikatywne, ale po włosku musi mówić, bo prezes potrzebuje kogoś na taką, brzydko mówiąc, gadkę w cztery oczy czasami, bez świadków. I myślę, że język włoski jest tym językiem, z którym z trenerem chciałby sobie rozmawiać. Wojtek Kowalczyk wymyślił w naszym studiu w ostatniej chwili Marco Van Bastena. A Polak ja nie mogę tego. Słuchaj, ja nie mogę tego wykluczyć, bo tak, po włosku mówi, po angielsku perfekt, a poza tym pamiętamy tę kampanię jednego z PIF, Zbigniew Boniek, Marco Van Basten, Luis Figo przy okazji turnieju chyba rozgrywanego w Polsce, jeśli pamiętam, 2012 rok. To była taka kampania z udziałem tych trzech gwiazd światowego futbolu, Boniek, Van Basten, Figo, więc domyślam się, że są na SMS-ach, ale słuchajcie, czasami Zbigniew Boniek potrafi zaskoczyć. Tak jak zaskoczył rezygnacją z funkcji selekcjonera, tak jak zaskoczył wyborem Nawałki, tak jak zaskoczył wyborem i zwolnieniem Brzęczka, tak może nas wszystkich tutaj zaszokować. No nie wiem, tak jak patrzyłem na trenerów Serie B, to ostatnio tam widzę, że chyba fajną kandydaturą jest Dionizji, no ale być może on z tym Empoli za chwilę awansuje do Serie A i to jest taka kandydatura czysto hipotetyczna, moja. Fani polskich trenerów też głośno krzyczą, ktoś domaga się Skorży, ktoś powrotu na Wałki, ktoś tam myśli Michał Probierz, no jestem bardzo ciekawy tego finalnego rozstrzygnięcia w kwestii zatrudnienia trenera. Nie wiem, nie rozmawiałem z prezesem, ale obstawiam, że jednak
Jeśli to nie będzie Włoch, to będzie to ktoś mówiący bardzo dobrze w języku włoskim i przynajmniej solidnie komunikatywnie w języku angielskim. A ja jeszcze cię tylko zapytam, bo mówisz, że wiceprezesi PZPN się nie spodziewali, my się nie spodziewaliśmy, a czy myślisz, że piłkarze się nie spodziewali, ale czy sam Brzęczek mógł się spodziewać? No bo przedwczoraj oglądałem jeszcze filmy ze zgrupowania Talent Pro w Hiszpanii, gdzie Jerzy Brzęczek tam doglądał młodych piłkarzy, opowiadał o tam długofalowej wizji. No, wspominaliśmy wypowiedzi Bońka, który dawał gwarancję jakby w listopadzie w mediach, i ciekaw jestem właśnie, czy sam selekcjoner mógł się spodziewać, że będzie bezrobotny za chwilę. A ja jestem ciekaw, Mati, czy pytałeś dzisiaj piłkarzy o opinię? Jak oni zareagowali na to? Wiesz co, to piłkarze do mnie niektórzy pisali i pytali, o co chodzi i dlaczego. Stąd ta koncepcja. Ja myślę, że oni mają grupę WhatsAppową i skoro kilku się odezwało, no to znaczy, że no absolutnie była sprawa trzymana w tajemnicy i decyzja podjęta jednoosobowo przez prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Jerzy Brzęczek myślę, że się w ogóle tego nie spodziewał, bo to nie jest tak, że trener, selekcjoner i jego sztab pracują tylko w momencie, kiedy jest zgrupowanie albo przygotowują się do zgrupowania. Ja sądzę, że już gdzieś tam były rozpisane plany i treningowe i rozpisane pomiędzy trenerów poszczególne wizyty na meczach kandydatów oczywistych i kandydatów nieoczywistych, którzy w ostatniej chwili może mogliby wskoczyć do składu reprezentacji Polski. Taki wątek ludzki. Mi na pewno Jerzego Brzęczka tak po ludzku to troszeczkę szkoda, bo znam Jurka długo, pewnie 20 kilka lat. Pamiętam go jako piłkarza reprezentacji młodzieżowej, jako kapitana pierwszej reprezentacji, potem jako eksperta naszego telewizyjnego podczas Euro 2008. Fajny kolega, fajny człowiek. Natomiast no myślę, że on do końca życia tego nie przetrawi. Są takie tematy, że w każdym z nas coś jest głęboko i my się nigdy z tym nie pogodzimy, bo to jest jednak pierwszy selekcjoner, który wywalczył awans i nie będzie dane mu zagrać w tej imprezie. Ja w tej chwili nie dyskutuję, czy to są Mistrzostwa Europy, w których gra 24 drużyny, że to jest sztuką przy potencjale polskiej piłki nie awansować. Nie, fakt jest też taki matematyczny, Jerzy Brzęczek awansował z dużą przewagą. Jeśli nowemu trenerowi na Mistrzostwach Europy pójdzie, to on będzie gdzieś w głowie miał cały czas takie przeświadczenie, też bym to zrobił. Jak nowemu trenerowi nie pójdzie, no to będzie sobie myślał, miałem na to pomysł, byłem już powoli przygotowany na Słowację, Hiszpanię, Szwecję i na rozegranie tego turnieju po mojemu. Mam jakiś bagaż doświadczeń, chciałem też tymi dwoma edycjami Ligi Narodów przygotować sobie reprezentację do tego turnieju. Także nie wiem, czy będzie książka druga w biografii Jerzego Brzęczka. Nie wiem, czy nakręci coś o tej sytuacji, o tym dzisiejszym dniu Bogusław Wołoszański w tajemnicach XXI wieku. Natomiast sądzę, że no gdzieś ta historia zostanie w głowie Jerzego Brzęczka naprawdę do końca życia. No skoro do dziś Kłos, Dudek, Rząsa czy Frankowski wzdrygają się na nazwisko Janasa, no to tym bardziej Brzęczek będzie się pewnie po latach wzdrygał na wspomnienie tej historii, bo to jest jednak, no co by nie mówić, architekt tego awansu, tych eliminacji wygranych. No przyszedł do historii, ale myślę, że nie chciał przechodzić w ten sposób. W naszych komentarzach przewija się taka giełda nazwisk i kilka ciekawych propozycji padło. Claudio Ranieri mówi i po angielsku, i po włosku. Skoro tym... Faktem przygoda z Grekami bardzo nieudana w CV, natomiast no to też nie jest to człowiek z łapanki. Vincenzo Montella i taka ciekawa kandydatura Jurija Siomina, który odbudował gdzieś tam krychę w Lokomotywie Moskwa. Co ty o tym? A, no jeszcze Jacek Magiera tu pada, w 4-4-2 padło takie nazwisko. Jestem bardzo ciekaw, czy w ogóle wyobrażamy sobie taką opcję. Wiesz co, no na pewno jest kilku polskich trenerów, których ceni Boniek. Probierz, na pewno Stokowiec, na pewno Papszun, na pewno Magiera, który z nim pracuje. Ja nie sądzę, że się dzisiaj po sprawie z Brzęczkiem zdecydowałby Zbigniew Boniek na trenera Polaka. Bardziej myślę o rozszerzeniu sztabu, o wykorzystaniu tych trenerów, do których prezes ma przekonanie, do włączenia ich do sztabu doświadczonego trenera i ewentualnie przygotowania ich pod kątem lat następnych do objęcia tej funkcji. No bo tutaj jednak trzeba sobie powiedzieć, zaczyna nowy selekcjoner przygodę z kadrą w niedzielę 21 marca, w poniedziałek pewnie doleci paru chłopaków, we wtorek jeden trening taktyczny, w środę rozruch i w czwartek gramy już pierwszy mecz z Węgrami. Potem Andora, czyli generalnie taki trening ustawienia drużyny przed Anglią.
No i trening strzelecki dla napastników. I potem Anglia. Dwa mecze towarzyskie, finały Mistrzostw Europy. Także nawet nie wychodząc z grupy, sobie wyliczyłem 15 meczów w 2021 roku rozegra reprezentacja Polski. Nie wydaje mi się, żeby tę kadrę miał objąć ktoś niedoświadczony. I jeszcze jedno. To niekoniecznie musi być trener, który się świetnie sprawdza w pracy klubowej, bo wydaje mi się, że my bardzo często jednak mylimy się w takiej ocenie przydatność dobrego trenera klubowego, takiego trenera warsztatowca, trenera, który potrzebuje zespołu dotykać codziennie z selekcjonerem, gdzie ważniejszy jest wybór, gdzie ważna jest psychologia, gdzie ważne jest dotarcie do głów, gdzie no to są tak naprawdę kilka schematów taktycznych, kilka schematów rozegrania stałego fragmentu, właściwy wybór, właściwe wyczucie emocji, wejście do właściwego pokoju, na pewno dużo rozmów z kapitanem reprezentacji, bo nie ma co ukrywać, no bez takiego wzajemnego czucia, bez świadomości takiej, że ufa ci kapitan, najlepszy piłkarz świata, że ufają ci liderzy, to nie jesteś w stanie niczego wygrać, zwłaszcza z mocniejszymi rywalami na poziomie reprezentacji, mając do dyspozycji tyle jednostek treningowych, ile ma każdy selekcjoner przy tak napiętym kalendarzu dzisiaj na świecie. Panowie, a co sądzicie o kandydaturze ewentualnej Ralfa Rangnicka? Czy to jest człowiek w zasięgu? Nie, to jest człowiek, który zbudował Hoffenheim, solidny klub niemiecki, który zbudował RB Leipzig, prawie czołowy klub w Europie, bo był w półfinale Ligi Mistrzów. To jest człowiek od wielkich projektów, który potrzebuje absolutnie pełni władzy. Myślę, że on by się w ogóle ze Zbigniewem Bońkiem, myślę, że po tygodniu pracy już by się rzucili sobie do gardeł, bo on sobie nie da wchodzić w paradę. Z menadżerów reprezentujących interesy Rangnicka, że jest zainteresowany taką funkcją, ale Rangnick, to nie zmieszczą się jakby w jednym gabinecie. To tutaj jest ważniejsze, zawsze wiadomo, że no, pracownik jest selekcjoner, a pracodawcą prezes PZPN-u, a Rangnick nie chce się nikomu podporządkowywać, poza tym tam zaraz byłoby moim zdaniem wymaganie swoich 10 sztabowców i tak dalej. Na to myślę, że Zbigniew Boniek dzisiaj nie ma ani ochoty, ani PZPN nie ma na to czasu. Jestem ciekaw w takim razie, kto się tego podejmie, tych 15 meczów w 2021 roku, no i tego gorącego stołka tak naprawdę, bo jeżeli nowy kontrakt, to do kiedy? Do końca euro, tak? Zakładamy. Nie. Słyszałem, że nowy kontrakt będzie podpisany do listopada 2021 roku, do końca eliminacji. No, natomiast przyjdzie nowy prezes w sierpniu 2021 roku i wtedy ewentualnie, jeśli jemu nie będą się podobać te pierwsze trzy mecze nowego selekcjonera i nie będzie mu się podobała gra reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy i nie będzie miał chemii z nowym trenerem, po prostu zapłaci mu za sierpień, wrzesień, październik i listopad i zatrudni sobie swojego trenera, bo to też nie jest w tej chwili tak, że Jerzy Brzęczek rozstaje się za darmo. Jemu przedłużono kontrakt do grudnia 2021 roku, czyli do końca eliminacji Mistrzostw Świata, natomiast z taką klauzulą jednostronnego wypowiedzenia przez PZPN w sierpniu 2021 roku, czyli po euro, czyli wraz z końcem kadencji Zbigniewa Bońka. No ponieważ wypowiadasz mu teraz w styczniu 2021, to ja rozumiem, że luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień jeszcze trzeba trenerowi po prostu zapłacić i mieć, jak to mówi biznesowy klasyk, na paymencie w pewnym momencie dwóch selekcjonerów. Jeszcze jedno nazwisko, które się przewija, Massimo Carrera. To jest ciekawe nazwisko, bo to jest trener, który w Spartaku sobie nieźle radził. Wcześniej był asystentem Conte w Juventusie, ale generalnie mnie zaskakuje, że on nie jest jakby na tej karuzeli włoskiej. On w ogóle tam rzadko się przewija. Tak, za granicę. Też ciekawe. W AEK Ateny był ostatnio. Ciekawa kandydatura. Doszły ci jakieś słuchy na temat takiego nazwiska? Nie słyszałem, żeby miały być kandydatem, no ale tak mówię, no może być to kandydat nieoczywisty. Pamiętam go z pracy w Rosji. Do pewnego momentu tam mu szło naprawdę, naprawdę nieźle. Nie wiem, jak jest z jego językiem angielskim, bo myślę, że poza Krychowiakiem, Rybusem, Szymańskim, Kędziorą, no to niekoniecznie reszta kadrowiczów mówi w języku rosyjskim. Także nie wiem. Nie wiem, czy Carrera mówi po angielsku. Rozumiem. No, zrobiło nam się tutaj troszkę też rosyjsko w kadrze, troszkę włosko. Przede wszystkim zrobiło się późno. Ja wiem, że już Krzysztof Stanowski szykuje do Hyde Parku, także zwalniamy tam miejsce.
wbijać igły, będą strzykawki tutaj latać od tej pierwszej od nas studiu. Także my już się piłką dzisiaj nie zajmujemy, tylko strzykawki. My jeszcze zostaniemy przy piłce, a później korepetycje muzyczne, bijemy się w pierś. Właśnie siostra mi napisała SMS-a, że nawet ona wiedziała, że to jest New Order i pyta się, czy ja jestem melomanką, a my tutaj musimy się naprawdę poprawić. I uczcie się od starszych. Tak, tak jest. Mateusz Borek, dzięki wielkie, dzięki duża bardzo. Przyjemność jak zawsze. Woronicza pozdrawia Domaniewską. Jak zawsze ciepło. Tyle od Mateusza Borka. Na razie, kochani, jest was sporo, jest was, no, zerkam ponad 5 tysięcy. Dlatego po pierwsze zachęcamy oczywiście do subskrypcji naszego kanału, do dzwoneczków, bo wtedy będą się pojawiać wszystkie nasze live'y, a niektóre są... Aż zadzwoniło w tle, aż w uszach nam już dzwoni, bo niektóre są spontaniczne takie wydarzenia, tak jak dzisiaj. Nie planowaliśmy dzisiaj z Marcinem, że się spotkamy. Muszę w ogóle przyznać, że nie przypominam sobie, tak obserwując media społecznościowe, na przykład Twittera, żeby jakiekolwiek wydarzenie wzbudziło aż takie poruszenie, bo właściwie jak ta wiadomość gruchnęła około 10, 11, może 12, to właściwie no... Płonęło na Twitterze i jakby ruch nie ustawał, porzucały się newsy, nazwiska, propozycje i naprawdę chyba żadne wydarzenie piłkarskie, odkąd sobie przypominam, to nie wywołało takiego poruszenia. No bo też osoba Jerzego Brzęczka mocno podzieliła społeczeństwo, no tak, znaczy tak. Myślę, że wśród kibiców miał więcej przeciwników niż zwolenników, rzeczywiście trochę w pewnym momencie ta krytyka aż przybrała takie dziwne rozmiary. Wydaje mi się też, że trochę facet miał pecha, że trafił na tą Ligę Narodów, bo taki Adam Nawałka niby taka miał... sparingowa, ale mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy cały czas było, że no jakaś to jest weryfikacja dla zespołu. Jak nie Portugalia, to Włosi, jak nie tak. Włosi, to Holandia, no kurczę, ciężko nam się z nimi mierzyć. Widzimy tutaj obrazki jeszcze... Ja myślę, że w ogóle Jerzy Brzęczek siedzi pewnie teraz w domu wstrząśnięty, no bo to tak jak mówił Mateusz, to wiesz, no pracował na to euro, awansował i tak dalej i zabrali mu to tuż przed metą, natomiast paradoksalnie nie jest w takiej złej sytuacji, bo z jednej strony, jeżeli nowemu selekcjonerowi pójdzie, no to będzie mógł powiedzieć, no 2,5 roku przygotowałem zespół przed nowy selekcjoner, z marszu wziął, poszło. Jeżeli nie pójdzie, powie, no wyjęliście trenera, więc to się wszystko, cała hierarchia zaburzyła, chemia się zatraciła, nie poszło, więc jeżeli szukać jakichś pozytywów, no to coś tam by się znalazło, natomiast no rzeczywiście pewnie do końca kariery trenerskiej i życia będzie ta zadra w sercu siedziała i to twitterowe sorry może nie wystarczyć. Myślę, był taki kiedyś chyba w którejś polskiej komedii, w program Wybacz mi, to myślę, że tam raczej pewnie się Zbigniew Boniek udać. Z kwiatami. Myślę, że Zbigniew Boniek też tak chciał tak jeszcze na koniec swojej kadencji. Tak, tak, to też właśnie. Przypomnieć to sobie, nie? Myślę, tak wstrząsnąć, że ciekawe, ja tu jeszcze coś zadziałam. Ten finisz prezesury jego jest chyba ciekawym aspektem, bo myślę, że też chce być kojarzony na koniec sukcesem i tak no myślę, że pomyślał, że ten Brzęczek tak obijany przez kibiców, przez media, ta gra też tak nie wygląda. Słabo byłoby kończyć prezesurę w kiepskim stylu i tak naprawdę w sytuacji, gdy wszyscy wokół trąbią, że Brzęczek się nie nadaje i rzeczywiście załóżmy, żeby się na tym euro nie nadał i myślę, że będzie mocne nazwisko i relatywnie mocne, bo tak jak niektórzy mówią Tuchelu, Allegri, no to trochę tak, jakbyśmy liczyli, że jutro, nie wiem, Scarlett Johansson do ciebie napisze, czy na randkę z nią pójdziesz, no to jest przesada jednak, natomiast wydaje mi się, nie, że no być może, natomiast wydaje mi się, że też to będzie w miarę mocne nazwisko i podejrzewam, że przede wszystkim człowiek z charakterem, bo chyba wszyscy, tak nawet piłkarze dawali między wierszami do zrozumienia, że autorytet Jerzego Brzęczka no jest że autorytet Jerzego Brzęczka jest, no powiedzmy sobie szczerze, chwiejny i wydaje mi się, że charakter tutaj, taki autorytet, taka estyma, jaką się darzy w świecie trenerskim potencjalnego selekcjonera będzie dosyć ważną sprawą. No wydaje mi się, że Zbigniew Boniek wszystkich nas może jeszcze tutaj raz zaskoczyć. Na pewno po latach nikt mu nie zarzuci, że nie próbował czegoś zmienić, tak? Bo pewnie tego też może mógł się troszkę obawiać, że w razie fiaska na euro, że ktoś powie, no zobacz, cała Polska ci mówiła, nie? Że daleko nie zajedziemy. A tutaj choć inne... teraz w razie fiaska będą mówili, że pewnie lepsze jest wrogiem dobrego. Pewnie jeszcze bardziej, no ale musimy pamiętać jednak, że ta atmosfera wokół posady Jerzego Brzęczka była taka, a nie inna. Łączymy się z byłym czy obecnym reprezentantem Polski? To już sam odpowie na to pytanie. Dzień dobry. Guten Abend. Są elementy polskie na bluzie. I wasze kolory ubrałem też. Tak, my dzisiaj wszyscy na czarno. Tak, tak. Nie wiem, czy to nad polskim futbolem, czy nad reprezentacją Polski. W każdym razie, no właśnie, Giki, czy ty jesteś Rafał Gikiewicz, jeżeli państwo nie poznają. Bramkarz FC Augsburga, bramkarz w Bundeslidze.
powołany przez Jerzego Brzęczka? Raz, dobrze pamiętam? Tak, bo jestem wdzięczny trenerowi byłemu już teraz, no bo powołał mnie, więc powiem wam taką anegdotę, że ja mam z byłymi selekcjonerami lepszy kontakt, jak już oni nie są selekcjonerami, niż jak byli. Nie wiem czemu, z trenerem Adamem Nawałką do dzisiaj mam super kontakt, bo spotkaliśmy się na wakacjach w Omanie i podpasowaliśmy sobie, nie wiem co wcześniej o mnie słyszał, bo różne rzeczy się o mnie mówi. Więc mam nadzieję, że z trenerem Brzęczkiem też będę miał lepszy kontakt teraz niż przez te ostatnie lata. No wiesz, trener Adam Nawałka zawsze w formie, ty też raczej od treningów w takich wolnym czasie nie stronisz, więc pewnie tam znalazł kompana do siłowni chociaż w Omanie. Nie, wiesz co, powiem ci, że tu już kiedyś rozmawialiśmy, no znacie mnie już trochę, no to mówicie, że potrzebujemy selekcjonera z charakterem, mi się zarzuca, że mam nie taki albo za mocny charakter, wiesz, no śmieszą mnie takie rzeczy, ale tak jak mówię, no życzę wszystkiego najlepszego trenerowi Brzęczkiemu, dla trenera Brzęczka, szkoda, że tylko raz mnie powołał. No ale tak jak mówię, no wynik osiągnął, powiem wam też z ciekawości, że u mnie w szatni, no dużo osób jest zaskoczonych, bo powiedziałem, że zmieniamy selekcjonera. I pytają się o to dlaczego, jesteśmy na pierwszym miejscu, jedziemy na duży turniej, więc no jest poruszenie też tutaj w niemieckim narodzie, na niemieckiej ziemi. Mam wrażenie, że każdy, kto jakoś jest w tym środowisku piłkarskim, jest tym zaskoczony i timingiem, no bo jeszcze niedawno właśnie prezes Boniek, taka freudowska pomyłka, sam argumentował i tak się bronił też Jerzy Brzęczek, że przecież zadanie wykonał, awans na euro jest, tak? A teraz nie daje mu się tego jakby awansu skonsumować. Rafał, czy ty po pierwsze w ewentualnej zmianie selekcjonera upatrujesz jeszcze swojej szansy na dalsze powołania? Oczywiście tam ten temat wraca w twoim kontekście. A po drugie, no właśnie, kogo byś widział na ten moment na tym stanowisku? Po pierwsze, tu się nasłuchiwałem waszej rozmowy z Matim. Słyszałem o Rafie Rangniku, to też mogę potwierdzić. Po drugie, z Włoch, bliżej do Niemiec może być, jak patrzymy od której strony. Więc gramy do marca jeszcze sporo meczów, więc mam nadzieję, że ten nowy selekcjoner tutaj odwiedzi Augsburg, ma dwóch Polaków i będzie możliwość porozmawiania. A po trzecie, wiesz co, no nie wiem kogo, no czytałem media, byłem cię od 13 w klubie, dopiero wróciłem, żeby z wami porozmawiać, bo tak jak mówisz, no lubię potrenować trochę więcej. Nie mam pojęcia, no słyszałem, że to ma być trener mówiący albo pochodzący z Włoch, z doświadczeniem, niekoniecznie klubowym, tak jak Mati powiedział, ale no też nie znam nazwiska, parę kontaktów uruchomiłem, ale nie dostałem 100% odpowiedzi. No mam wrażenie, że ta odpowiedź na razie jest tylko gdzieś w głowie Zbigniewa Bońka. Jestem bardzo ciekaw tej czwartkowej konferencji, czy wtedy się czegoś więcej dowiemy, czy to na razie będzie takie spotkanie, żeby uzasadnić te decyzje. Plusy kadencji Jerzego Brzęczka, twoim zdaniem, oprócz samego awansu na euro, który powiedzmy, że no był obowiązkiem, tak to traktowaliśmy, patrząc na grupę, w której byliśmy... Ale też był pewnie wywalczony mimo wszystko, to trzeba oddać... Ale styl z kolei... No styl stylem, ale to nie było tak, że do końca się baliśmy. Jak chcesz styl, to pójdź i kup twój styl w kiosku na marszałkowskim. Albo oglądajcie łyżwiarstwo figurowe. Nie, no przecież piłka nożna jest dla kibiców, chodzi o to, żeby się dobrze bawić, to jest rozrywka. Ale nikt nie pamięta, jak ładnie grasz, pamiętają punkty i tytuły, więc wiesz, no ja się zgadzam, że zrobił swoje, może nie graliśmy pięknie, ale nie masz mu też dużo do zarzucenia. No jest zmiana, to podejmuje decyzję prezes Boniek. Uważam, że za kadencji trenera Brzęczka dużo młodych zawodników dostało szansę, typu Moder, Karbownik, Walukiewicz, więc są też plusy tego wszystkiego. No nie ma tak, że są minusy, to tak jak z byłą dziewczyną. Rozstaje się z nią, ale te fajne rzeczy będę zawsze pamiętał, więc myślę, że tak samo z trenerem Brzęczkiem będzie. Tak jak się później po latach wypisuje do byłych dziewczyn, to tak. Że jest Zbigniew Boniek, będzie... Ja mam od 12 lat jedną i tą samą żonę, ale tak, to taki przykład. Byle by do dziewczyny nie pisać tak jak Zbigniew Boniek teraz do Jerzego Brzęczka na Twitterze. Sorry Jurek, śmieszna sprawa. Sorry dziewczyno na Twitterze. Powrót do Manawałki wykluczamy. No i padło to nazwisko przecież. Tak, no czy ja moim zdaniem, tak w pierwszym przypływie miałem taką wizję, że może do tego dojść, ale chyba nie, no chyba jednak będzie to zagraniczny szkoleniowiec. Chyba Adam Nawałka zbyt poważnie się sam traktuje, nie, żeby się w takie rzeczy bawić. Myślę, że nie, no dwa razy w tak krótkim okresie czasowym myślę, że to jest nierealne, no tak jak mówisz, no sam jestem ciekaw, w czwartku będę też śledził zaciekawieniem, bo myślę, że tak jak mówisz, no to trener Brzęczek podzielił naród,
ale dużo osób dobrze życzy tej kadrze i wszyscy są ciekawi, jak to rozegra prezes Boniek, bo no myślę, że to jest jedna z ważniejszych decyzji jakby jego tej teraz, jego czasów, tak, bo odchodzi w listopadzie i myślę, że chce zostawić kadrę w dobrych rękach i z fachowcem. A czy twoim zdaniem właśnie zatrudnienie nowego selekcjonera to będzie takie wrzucenie mu do ręki gorącego kartofla? No bo tak naprawdę niewiele czasu na spotkanie z piłkarzami, za chwilkę zgrupowanie, trzy mecze eliminacyjne, zaraz Euro, łącznie 15 spotkań w tym roku kalendarzowym mniej więcej Mateusz wyliczył, więc tak naprawdę ani czasu taki zagraniczny trener nie będzie miał za wiele na poznanie piłkarzy, ani pewnie też na wypracowanie czegoś. Zwłaszcza, że już mógł mieć czas przecież od listopada, zobaczcie, mógł już sobie spokojnie pojeździć, mógł już sobie podzwonić, poznać ludzi, mógł już sobie układać sztab. Z tym jeżdżeniem to też nie tak, no, dzisiaj różnie. Chłopca, bo jest COVID, nie? To prawda, swoją to drogą Paweł... Ale ja powiem ze swojej strony, uważam, że no też lekko gadacie głupoty, no ma dużo czasu, no. W każdym tygodniu wszystkie ligi na świecie grają, może podróżować, może rozmawiać z naszym kapitanem Robertem Lewandowskim, mogą porozmawiać o taktyce, może obserwować zawodników. Ja tutaj jestem 6 miesięcy, a trener Islandczyków do Alfreda Finnbogasona chyba przyjeżdżał 5 czy 6 razy. Więc to, że nie gra kadra, nie znaczy, że trener kadry nie pracuje, nie rozmawia, nie robi selekcji i nie poznaje zawodników. No dobrze, okej. Okay. Natomiast jeszcze wracając do argumentacji, prezes Boniek mówił, że nie chciał tego robić na gorąco, bo by mu zarzucono, że zadecydowały te listopadowe mecze, no ale przecież tak właśnie się w futbolu, w sporcie zwalnia ludzi. No przecież co zadecydowało, jak nie te listopadowe mecze, jak nie to, co widzieliśmy na tle rywali, na poziomie, z którymi za chwilę przyjdzie nam grać na Euro. Możemy za chwilę zobaczyć te fragmenty tych spotkań, czy to z Włochami, chociaż z Holandią to jeszcze nie wyglądało wcale tak źle, no ale rzeczywiście mecz z Włochami mocno nas obnażył. Na co twoim zdaniem, Rafał, stać nas na Euro? Bo mam wrażenie, że lepsze zdanie o nas mają za granicą niż de facto, tak, niż de facto jesteśmy mocni, bo jak się rozmawia... To tak jak o mnie. To już ty powiedziałeś. Nie, Rafał, nikt nie ma lepszego zdania o tobie niż ty sam. Żona ma lepsze ode mnie. A, dobra, jasne, okej. Pozdrawiamy żonę. Ja się zgadzam, że my jako polski naród naprawdę nie doceniamy tego, jakich mamy piłkarzy. Z Piotra Zielińskiego robiliśmy pokrakę jeszcze parę miesięcy temu, a teraz wszyscy piją śmietankę i mówią, nie no super, to mamy tego Piotra Zielińskiego na polu. Uważam, że za granicą naprawdę nas mocno szanują, może ten styl tego grania nie jest najlepszy, ostatnio nie był najlepszy, ale mamy naprawdę taką pakę, że no, wyjście z grupy to jest obowiązek moim zdaniem. I tu nie ma gadać, nie ma argumentów, kogo mamy w grupie, a kogo nie mamy w grupie. No mamy najlepszego piłkarza na świecie, Roberta Lewandowskiego, z którym sam się cieszę, teraz w środowy wieczór będę mógł się zmierzyć. Mamy w pomocy zawodników, którzy nie w jednym klubie w Europie wygrali pierwsze skrzypce, więc no, uważam, że musimy tylko wierzyć w siebie i przełożyć to na boisku i po prostu więcej fantazji, mieć więcej takiego, nie wiem, no, wyrachowania, więcej schematów rozegrania czy schematów obronnych, bo zawodników mamy takich, którzy pokazują, sam ich śledzę co tydzień na internecie czy w telewizji, którzy potrafią grać w piłkę. No. A czy miałeś w ogóle po tej decyzji dzisiejszej Zbigniewa Bońka kontakt z jakimiś reprezentantami Polski, czy na razie jeszcze nie było za bardzo czasu i głównie tam powiedzmy w szatni Augsburga wymienialiście się jakimiś spostrzeżeniami? Wiesz co, nie, w szatni Augsburga rozmawialiśmy, bo Gregoricz, Austriak, był zdziwiony i mówił, że nawet w Austrii dużo lat grał, więc kojarzy trenera. Rozmawiałem jedynie co to z Damianem Kąciorem, bo tam jestem w temacie zmiany klubu u niego, więc trochę wiem więcej niż wszyscy inni, więc dobrze mu życzę i jesteśmy in touch. Ale to pomagasz czegoś szukać w Niemczech? Nie, chyba kierunek to Ezil, tak? Była możliwość, nie wiem czy będzie zadowolony król Wichniarek z Bielefeldu, ale była możliwość do Bielefeldu gdzieś tam Damiana polecić i wcisnąć na wypożyczenie, ale tam pewne sprawy się nie zgadzają i temat upadł. Więc myślę, że Damian sam chyba wyląduje w Turcji, nawet chyba ktoś to pisał dzisiaj. Chociaż tam prawo skrzydłowy w Bielefeldzie jest taki japoński Ritsudan, bardzo dobry, no ale może inną by mu pozycję Damianowi znaleźli. Na prawym skrzydle Damian by na lewym, wiesz, stałe fragmenty rzucał. Myślę, jasne, że w pół roku wypoczynienia w Bundeslidze to jest jakieś spełnienie marzeń i wiadomo, oni są kandydatem do spadku. Ale to też zawsze można się pokazać przez te pół roku. Pewnie, więc tak. Więcej kontaktu nie miałem z żadnym z kadrowiczów. Tam widziałem tylko wpisy czy Kamila Glika, czy Kamila Grosickiego. Ja osobiście napisałem SMS-a do trenera Brzęczka, bo tak jestem wychowany. Życzyłem powodzenia, podziękowałem za
jedną nominację, którą dostałem od niego i tyle, no, żyjemy dalej. Pewnie, że tak. Tak się zastanawiam, gdzie panowie widzicie przyszłość Jerzego Brzęczka? Czy też taki na razie odpoczynek od tego... Wiesz, no Adam Nawałka mimo wszystko po bardzo udanej kadencji z reprezentacją Polski no nie wypłynął na jakieś wody poza zagraniczne, powiedzmy, więc pewnie w Ekstraklasie bez problemu Jerzy Brzęczek znajdzie mimo wszystko pracę, natomiast też chyba nie spodziewamy się jakiejś wielkiej przygody teraz trenerskiej. No pewnie będzie chciał trochę odpocząć od tego całego, bo może wymęczyć ta posada, nie? Bo jesteś pod ostrzałem właściwie, zwłaszcza dzisiaj w erze tak. Twittera, w erze Facebooka, to jest, kurczę, coś pewnie sam o tym wiesz. Wydawca mi tu podpowiada, żebym jeszcze raz zapytał, bo nie odpowiedziałeś, czy zmiana selekcjonera to jest szansa na miejsce numer 3 w bramce dla Rafała Gikiewicza. Ja uważam i uważałem, że jakby trener Brzęczek został, to ta szansa zawsze jest. Jest dużo meczów do turnieju. Uważam, że prezentuje się na odpowiednim poziomie. Ale tak jak mówię, no, będzie nowe rozdanie, nowy trener bramkarzy, nowy sztab szkoleniowy. Bo z tego, co słyszałem też ze swoich tam jakichś kontaktów, to dużo osób nowych przyjdzie z selekcjonerem, więc każdy ma czystą kartę i trzeba ją będzie zapisać. Mm-hmm. Szukam jeszcze kandydatur na nowego trenera. Czy ty, no bo są takie głosy, że z takimi, sam o tym mówisz, że mamy takich piłkarzy, że generalnie musi to być gość z autorytetem i z osiągnięciami. Ja nie wiem, jak to jest. Powiedz mi, jak to jest w piłkarskiej szatni. Czy jak przychodzi taki trener jak Jerzy Brzęczek, którego największym osiągnięciem było czwarte czy piąte miejsce z Wisłą Płock, to on jest na starcie jakby spalony? Czy to jest tak, że szatnia podchodzi do niego, kurczę, piłkarz pokroju Roberta Lewandowskiego czy Wojtka Szczęsnego, myśli sobie, co to jest za facet, tego w ogóle tutaj nie będę słuchał i co my z nim możemy osiągnąć? Jest co? Nie wiem, co czuje Robert Lewandowski, jak wchodzi do szatni Jerzy Brzęczek, ale ja mogę powiedzieć ze swojego jakby życia i z doświadczenia, że jak wchodzi trener z dużym doświadczeniem, który duże rzeczy osiągał jako i trener, jako piłkarz, to czujesz strach, ale i szacunek do niego. No nie wiesz, jak się w pierwszym momencie zachować i myślę, to, co mówi, bardziej do ciebie trafia. Myślę, że trener Brzęczek musiał więcej wynikami i zgrupowaniami wygrać, jakby bardziej się wkupić w to, jakby w tą całą grupę i w kadrowiczów, niż jakby przyszedł, przykładowo ja uważam, taki Ralf Rangnick, jakby przyszedł, w cudzysłowie złapałby wszystkich za jaja, wszyscy wiedzą, co to jest za człowiek. Jest to człowiek, który wiesz, no Red Bulla jakby wiesz, no nie stawiał, ale jakby pomagał funkcjonować i na te głębokie wody wypłynąć. Uważam, że no jakby on powiedział, że nie wiem, Krycha, Robert czy Zieliński Piotrek musi zrobić 5 metrów więcej czy 50 sprintem, to oni powiedzą, dobra, trenerze, jest to wykonalne. A jak powie to trener, który ma mniejsze doświadczenie, to mu tak gdzieś tam w głębi sobie głowy coś tam powiesz, kurde, co on tam wie, nie? Ja tu gram tu, może on gdzieś tam grał. Ciężko mi się wypowiedzieć, bo jestem tylko, jak to gdzieś tam wyczytałem, w małym Augsburgu, w tej Bundeslidze gdzieś tam gram, więc no nie chciałbym się też wypowiadać. Nie wiem, co mają inni zawodnicy w głowach. No ale rzeczywiście, coś jakby naturalna, pamiętam, kolej rzeczy. No. Tak, pamiętam Raymond Domenech wpisał w swojej książce, że właśnie kiedy on wchodził do szatni francuskiej, musiał jakby przekonać wszystkich warsztatem, umiejętnościami, jak na przykład wchodził Laurent Blanc, to mówił, panowie, jestem mistrzem świata, ty robisz to i wszyscy się go słuchali. No, oczywiście... no ale tak jest, ja wam wejdę słowo, no tak jest, no ja tutaj mam Heiko Herrlicha, który ze Stefanem Reuterem w Dortmundzie wygrywał tyle tytułów, co ja nie wiem, jakbym 4 razy mógł żyć, to bym nie wygrał, nie zdobył. Więc jak on mówi, że masz 5 metrów w prawo pójść i 5 sprintów więcej zrobić, to jest jak amen w pacierzu i masz to zrobić, nie? Jak przyjdzie trener no name, to musi to wszystko od początku sobie wypracować, jest mu trudniej dotrzeć do tej grupy. Nie mówię, że on nie ma racji, bo on ma rację. Ale no taki, miałem przyjemność pracować z Christianem Strasiem, który jest legendą w Freiburgu. Miałem możliwość pracowania w Unionie Berlin z trenerem Fischerem, który wiesz, wygrywał z United w Lidze Mistrzów i wprowadzał Embolo do wielkiej piłki, więc no jest łatwiej jemu powiedzieć, panowie, gramy długą piłkę, ale zaufajcie mi, to przyniesie nam awans i po 12 miesiącach my ten awans zrobiliśmy. Na początku kręciliśmy głową, że się nie da biegać 120 km co weekend, a jak teraz popatrzysz na Union Berlin, to oni biegają co tydzień 120 km i są na czwartym, na piątym miejscu i wiedzą, co mają robić, nie przyjmują kontroli gry, stoją głęboko, ale wiedzą, w jakim momencie wyprowadzić kontrę, wiedzą, w jakim momencie zagrać dobrze stały fragment gry. I to jest właśnie to doświadczenie trenera, które możesz zespołowi dać i jemu pomóc.
Tutaj internauci podpowiadają, Marcin, że Hub Stevens w roli strażaka. To już, nie. Wiecie co, to ja wam od razu powiem, bo ja działałem z synem jego 4 lata, czy prawie 5. Bo on jest agentem jego syn, tak? Dokładnie, Michael jest jego agentem. Też tam byłem włączony w szalkę poprzez to właśnie, więc byłem już tam blisko stadionu, nawet w Obrzeżach. Ale nie, no myślę, że on ma fajny dom na Majorce i nie wchodzi w grę. No tak, u nas jeżeli strażak, to prędzej stosunek jest. Tak. No dobra, to Rafałowi daje mi odpocząć, bo w środę Bayern, tak? No dokładnie, będzie strzelnica, więc trzeba się wyspać. Nie, to nie. To będzie okazja, żeby z Robertem zamienić parę też słów pewnie o tym, co się wydarzyło. Myślę, że lewe nic nie wciśnie. Jeszcze Rafał, chciałem zapytać o Arka właśnie, bo jeszcze jest jeden temat dosyć bieżący, dosyć aktualny. Ja jestem sam w domu, więc mam dla was dużo czasu, możemy dyskutować. Super, kapitalnie. Arkadiusz Milik w Olympique Marsylia. Co na to Rafał Gikiewicz? Wiecie co, no ja już powiedziałem po kadrze, że jak byłem na zgrupowaniu trenera Brzęczka, to Arek Milik zaraz po Robercie Lewandowskim i Bednarku zrobił na mnie największe wrażenie. No i po Piotrku Zielińskim, przepraszam, i po Piotrku Zielińskim. Więc uważam, że myślę, że i on sam, jak i dużo osób myślało, że wyląduje w trochę, może nie większym klubie, bo to jest większy, wielki klub, ogromne tradycje ma, ale w klubie, który odgrywa większą rolę na arenie międzynarodowej niż ten, do którego ma pójść. No zobaczymy, czy rzeczywiście to się, no ja myślę, czy to się wydarzy, czy to będzie dopięte. Że też pewnie celował trochę wyżej, jeszcze łączono go z Juventusem, przecież już miał te badania w AS Roma. No, Olympique Marsylia, fajny klub. No ja uważam, że to jest napastnik kompletny, który dużo jest w stanie dać każdemu zespołowi. Tutaj się śmieją też w Augsburgu. Rozmawiałem, że trochę za młody przyszedł do Augsburga, bo też był jego temat i poruszałem tutaj w szatni z ludźmi, bo go pamiętają, że po prostu trochę w nieodpowiednim momencie dla siebie tutaj przyszedł i ta ogólnie niemiecka przygoda była nieudana, ale myślę, że to też można porównać trochę do kasusu teraz Roberta Kumnego czy Marka Kapuski, którego miałem we Freiburgu, że jak przychodzisz z tej Ligi Polskiej, nie jesteś przygotowany. No naprawdę uwierzcie mi, że zawodnik z pola no nie jest przygotowany na te obciążenia, nie jest przygotowany na czytanie taktyki, na podporządkowanie się taktyce, na komunikację z zawodnikami z pola. I jak nie jesteś tak wygadany i się nie boisz powiedzieć swojego jak Gikiewicz, to masz ciężko, żeby wejść do niemieckiej szatni. Myślę, że Arek Milik w formie to byłaby dla nas bardzo ważna postać. Zresztą widział to Adam Nawałka. Mi się wydaje, że właśnie sekret w dobrym wykorzystaniu lewego to jest ktoś taki jak Thomas Müller w Bayernie. Wspierał, tak. Czyli ktoś gdzieś tam drugi napastnik krążący, bo w tym dokładnie, systemie, gdzie lewy jest... Arek Milik może krążyć między liniami, może się wycofać, bo no właśnie. Przykładowo lepiej od Krzyśka Piątka potrafi się odwrócić z przeciwnikiem na plecach, bo ma plecy 2 razy szersze niż my w trójkę. Więc no, on potrafi grać piłkę, potrafi się rozrzucić piłkę, potrafi uderzyć z dystansu, potrafi to prostopadłą piłkę zagrać między obrońcami do Roberta Lewandowskiego, więc myślę, że i dla lewego, i dla całej kadry, i ogólnie dla zespołu, to jest mega ważny zawodnik, tak jak powiedziałeś, no jak Thomas Müller, z niego dużo osób się tutaj w Niemczech lekko podśmiewa, ale to co on robi, to jakie piłki rzuca i ile ma asyst, to tam nad drugim miejscem chyba dzisiaj wyczytałem, czy wczoraj, że tam ma ponad 45 więcej kluczowych podań niż drugi w klasyfikacji w Bundeslidze w trzech czasów. No chyba w ostatnich latach to w całej Europie może tylko De Bruyne więcej asyst od niego daje. Pojawia się cały czas w naszym tutaj czacie nazwisko Maurizio Sarriego. No jeżeli byśmy chcieli grać ofensywnie, to no pewnie tak, jak najbardziej. Ale musimy też chyba mierzyć siły na zamiary. No, trener, nam się trochę wydaje trener, chyba tak. Po udanej przygodzie z Napoli, po mimo wszystko udanej z Chelsea, po udanej z Juventusem, no to chyba nie jest trener. Ja wam powiem szczerze, że u mnie w szatni tutaj padł temat Piszka i Favre, bo też tam dużo osób czyta Twittera, no i wiesz, niemieckiego Twittera. Ja wam powiem, że tak pod kątem jestem Polakiem, fajnie by było mieć drugiego trenera Polaka, który w przyszłości zastąpi tego Luciana Fabre i będzie pierwszym selekcjonerem. Więc po pierwsze to by polski język mógłby tłumaczyć dużo, jakby wiesz, to co trener myśli, to co mówi. Ma doświadczenie z boisk, jest legendą Bundesligi, bo tak trzeba to sobie powiedzieć. A Lucian Favre to też nie jest byle kto, bo to jest trener, który też wprowadzał Piszka i zmieniał mu pozycję w Persie Berlin. I ma ogromne doświadczenie z Borussii Mönchengladbach czy z Borussii Dortmund, więc nie wiemy, wiesz, no nie wiemy, wywagujemy, co myśli prezes Boniek, kogo weźmie, ale myślę, że pod kątem takich kolejnych paru lat i pod kątem dania tej szansy dla Łukasza Piszka mówiono, że dołączy do tego sztabu Jurka Brzęczka.
to też jest jakaś opcja i myślę, że też nie najgorszy temat. Myślę, że Łukasz Piszczek mógłby dołączyć niezależnie od tego, kto byłby namówiony przez prezesa Bońka, niezależnie od tego, kto byłby tą jedynką. Tak jak mówiliście wcześniej z Matim, ciężko mi sobie wyobrazić, że Lucien Favre się zgadza po prostu na taką posadę. Teraz w niemieckich klubach jest często modne zatrudnianie takiego byłego piłkarza tuż po zakończeniu kariery, który jest takim trochę łącznikiem między szatnią, między trenerem, na przykład taki Sebastian Kell w Borussii Dortmund, czy tam Sascha Ritter w Schalke, i być może właśnie Piszczek też byłby takim, powiedzmy, analogicznym łącznikiem między właśnie trenerem, a powiedzmy właśnie piłkarzami. Kiedy ja rozmawiałem w ostatnich tygodniach z ludźmi z zewnątrz, powiedzmy, z obcokrajowcami, którzy obserwowali polską reprezentację, to narzekali na to, że gramy zbyt zachowawczo, że podchodzimy do meczów przede wszystkim, żeby nie stracić, żeby nie przegrać. I to się parę razy nam odbiło czkawką. No właśnie, czy my możemy grać bardziej ofensywnie, czy możemy oczekiwać reprezentacji Polski grającej? Ja wiem, że styl to jest w wyżwiarstwie figurowym i w skokach narciarskich, okej. Ale kurczę, no, przecież po to są te zgrupowania, po to człowiek zasiada później z popcornem przed telewizorem. Chciałby zobaczyć, jak Polska gra do przodu. A mamy, jest jak to, sam ja, mówisz, ja uważam, pokolenie, my, które na to stać. Ja uważam, mamy Zielka. Że my jesteśmy w stanie. Bo wiecie co, no, ci wszyscy zawodnicy grają na zachodzie. Ci wszyscy zawodnicy są przygotowani i wytrenowani na obciążenia, żeby te 90 minut pójść w pressing, podwoić, stać wysoko, a jak stoisz wysoko, to jesteś wtedy więcej w stanie ugrać do przodu, więc ja myślę, że jesteśmy w stanie, tylko właśnie to musisz mieć, tak jak mówisz, może łącznika między selekcjonerem a zespołem, albo selekcjonera, który po prostu trochę więcej zaryzykuje, bo tak jak mówisz, ten selekcjoner u nas w kadrze polskiej to jest tak gorące krzesło w dobie Twittera i w dobie takich mediów i ogólnie naszej polskiej krytyki, że wiesz, no ja powiem ci, że na moim przykładzie w ostatnim meczu powiedziałem w mediach, że nie wyobrażam, wiesz, mamy uśmiech na twarzy, a przegrywamy 2-0 z Werderem Brema, który w pierwszej połowie raz piłkę kopnął w kierunku mojej bramki i tutaj w Niemczech żadnej afery nie ma, w Polsce pod tweetem Tomka Urbana musiałem powyciszać się komentarze, bo telefon mi padał po 20 minutach. Oj tak, widziałem, że tam ci się obrywało, no tak, to jest coś dziwnego. Tylko wiesz co, ja ci powiem, obrywało się, obrywać to może mój syn ode mnie, jak coś złego zrobi w szkole, wtedy dam mu, wiesz, w ucho pstryczkiem. Polak nie rozumie i Polak jakby krytykuje Polaka, bo jak to ktoś inny powie, Mats Hummels wytknie komuś błędy, to no my tak mówimy, kurde, gość pokazał charakter, nie no, gość z takim doświadczeniem może to zrobić. My na polskim Twitterze nie przeczytaliśmy, że trener Heiko Herrlich i Stefan Reuter są z tego samego zdania co Polak Gikiewicz, tylko my piszemy i dorabiamy historię, że nie możesz się uśmiechać. Ja jestem takim typem i wy mnie znacie, że ja się śmieję 24 godziny na dobę. Tylko chodzi o to, jak ty porażkę znosisz, jak ty do tej porażki podchodzisz. To jest na zawód, mamy super statut w społeczeństwie, co 2 dni mamy robione testy, zarabiamy kupę pieniędzy i musimy coś dla tego danego klubu, w którym w danej chwili gramy, coś od siebie dać ekstra. Ja nigdy nie zaakceptuję porażki, jak mogłeś zrobić więcej i dać więcej od siebie na boisku dla swojego kolegi obok i dla zespołu. Więc ja to powiedziałem głośno, bo uważam, że z naszym potencjałem powinniśmy mieć dużo, dużo więcej punktów, a nie 19 i patrzeć w dół tabeli w Bundeslidze. Więc polski Twitter lekko tego nie rozumie i jest jechanka z Polakiem, który za dużo mówi i nie można się uśmiechać. Można się uśmiechać, bo moja mama jest chora. Są ważniejsze rzeczy na świecie niż piłka nożna. Ale nie możesz podchodzić do swojego zawodu, jak zarabiasz kupę pieniędzy i trenujesz czy pracujesz 2 godziny dziennie, tak jak podchodzisz, jakbyś wygrał, przegrał i w środę jest kolejny mecz Bayern Monachium, bo tak nigdy nie będziesz miał tego DNA zwycięzcy i nigdy nie będziesz chciał więcej. Ja mam 33 lata, ja mam ciągle głód zdobywania tytułów czy zdobywania swoich jakichś indywidualnych i przełamywania swoich granic i chciałbym coraz więcej. I ten Augsburg to też nie jest to powiedziane, że jestem zadowolony, dostałem lepszy kontrakt niż w Unionie Berlin i już nic więcej nie chcę. No nie, no ja właśnie pokazuję w szatni, jestem przykładem dla młodszych zawodników, że ja chcę więcej. Ja będę chciał do ostatniego dnia, bo tak jestem wychowany i taką mam mentalność. I kropka, tyle, no. Słuchaj, jeszcze brawo, szanowni tak państwo, to było orędzie Rafała Gikiewicza. Myślałem, lista numer jeden, miejsce numer jeden. Jeszcze tylko na koniec zapytam, bo właśnie mówimy o reprezentacji pod kątem trenera, ale możemy też zapytać o piłkarzy, bo być może nowy trener będzie szukał innych zawodników. A powiedz mi, czy możesz coś więcej powiedzieć o Robercie Gumnym w Augsburgu, bo ta jego sytuacja taka sinusoidalna. Raz gra, potem jest spada. Marcin, to Bundestag. Ale to przecież pod kątem reprezentacji pytam, no spokojnie. Dobra, okay.
Jest to, ja myślę, że dużo osób wie, no, Framberger jest piąty czy szósty tydzień kontuzjowany. Jeżeli trener szuka zastępstwa i pierwszym wyborem nie jest Robert, no więc ja myślę, że on sam nie spodziewał się, że tak to się potoczy w pierwszych miesiącach w Augsburgu, jak się potoczyło. W ostatnim tygodniu nawet mogę wam powiedzieć, że jedną rozmowę musiałem tłumaczyć i powiedzieć, że trochę więcej od niego wymagają. On sam wie, że wymagają od niego więcej. Nie jest łatwy czas, jesteś w nowym kraju, w nowym mieście, jest korona. Nie możesz wyjść na zewnątrz i jakby korzystać z lekkich uroków życia, tylko trening, dom, bo nie możesz być, mieć wyniku pozytywnego. Więc to jest zawodnik, który ma ogromny potencjał, ale na dzień dzisiejszy nie pokazuje tego na tyle, ile myślę on by sam chciał i na tyle, ile Augsburg oczekiwał po transferze i po ściągnięciu jego tutaj do Augsburga. No dobrze. Panowie, życzymy Robertowi Gumnemu jak najlepszej formy. Wracamy do tematu Jerzego Brzęczka. Specjalnie dla was, specjalnie dla naszych widzów przeprowadzimy teraz taki mały eksperyment. Tego jeszcze w Cafe Kadra nie było. Spróbujemy połączyć się równolegle z jeszcze jednym gościem. Mówiłeś o facetach z charakterem, no to za chwilę połączymy się z facetem z charakterem, który nieraz nie bał się bronić Jerzego Brzęczka na Twitterze. Powiem więcej, kazał przepraszać kibicom. Już go, Rafał, już go widzimy, też już go widzimy. Arkadiusz Onyszko. Arek, od razu jedna rzecz, tylko no, się witam, nie denerwuj. Witam serdecznie. Witamy serdecznie, dobry wieczór. Na odległość nie oberwiemy. Na odległość, okej. Okay, myślałem, że powiecie, że chłopak w czerni, nie? Z charakterem było, myślałem, że jeszcze będzie w czerni. Faceci w czerni, w Blue Monday. Słuchaj, Arek. No jest Robert, jestem ja, no to akurat pasuje. Jesteśmy na odległość, więc się nie obawiam. Wydawca kazał mi powiedzieć tak, ty kazałeś kibicom przepraszać, jak Jerzy Brzęczek wygrał jakiś mecz, no to teraz czy ty przeprosisz po tej decyzji, kiedy jednak okazało się, że Zbigniew Boniek uznał, no nie, z tym Brzęczkiem dalej nie pojedziemy. Ja wam coś powiem, no ja napisałem tego tweeta po wygranym meczu nad Bośnią i Hercegowiną, no bo uważam, że skoro mecz jest wygrany i Polska ten mecz na wyjeździe wygrywa, stylu, no to myślę, że to troszeczkę jest nie na miejscu tak mocno go krytykować i z tak ogromnym hejtem gdzieś w jego kierunku występować. Czy ja zamierzam przepraszać Jurka Brzęczka? Panowie, ja wam powiem jedną rzecz, nie? Jak patrzę, to tak sobie przygotowałem się do tego programu, bo też i występowałem w TVP Info, no to tak, cel postawiony przed trenerem Brzęczkiem awansować do Mistrzostw Europy zrealizowany, pozostać w Lidze Narodów zrealizowane. I teraz tak, teraz mamy sytuację taką, że trenera Brzęczka zwolniono i szuka się teraz nowego trenera. I powiedzcie wy mi, jest gwarancja, że może być lepiej, czy następny trener wejdzie i te najbliższe trzy mecze 25, 28, 31 marca wygra. Powiedzcie mi tak od siebie, jaka jest gwarancja? Nie ma, zerowa. No, dokładnie. Panowie, ja powiem wam tak. Ja zbyt długo już w tym biznesie siedziałem, jako w szatni, teraz jestem po drugiej stronie barykady. Tak to jest, to się wszystko moim zdaniem zaczęło wtedy, od momentu machania rękoma Roberta Lewandowskiego na boisku, od momentu tej nieszczęsnej konferencji prasowej po meczu i przez 9 sekund czy tam ileś wstrzymania oddechu. I tak to jest, jak się zaczyna z najlepszym zawodnikiem na świecie. Kończy się to w ten sposób, że po prostu nie akceptuje trenera i to się potem przekłada na innych, starszych zawodników, siedzą, wspólnie dyskutują, nie ma tej chemii. No i myślę, że to był powód najbardziej taki poważny do tego, żeby trenera Brzęczka po prostu zmienić, bo nie pasował akurat najlepszemu piłkarzowi w świecie do koncepcji. On uważał, on też się spotyka na co dzień z trenerami, którzy gdzieś tam już w tej piłce nożnej osiągnęli ogromne sukcesy. Tu się akurat zgodzę, jeżeli chodzi o to, że rzeczywiście jak wchodzi do szatni trener, który coś osiągnął, ma nazwisko, prowadził wielkie kluby, no to zawodnicy na to troszeczkę inaczej patrzą. I jak patrzę na to, co się teraz dzieje, no to na pewno to będzie trener z dużym nazwiskiem po to, żeby taka była właśnie teraz sytuacja, że jakby to powiedzieć, że on wchodzi do szatni i zawodnicy po prostu go będą szanować, będą patrzyli, będą wykonywali wszystkie jego polecenia, że nie będzie nawet ani słowa zapytania, czy on się zna, czy nie. Czyli istnieje coś takiego w futbolu, jak zjawisko, że szatnia może zwolnić trenera?
Znaczy ja nie chciałbym, bo akurat nie byłem w tej szatni, ale moim zdaniem od tylko momentu tego, kiedy na boisku Robert Lewandowski zaczął machać rękoma od tej nieszczęsnej konferencji, moim zdaniem zaczęło się cała dywagacja na temat i moim zdaniem prezes Boniek od tego momentu zaczął się zastanawiać bardzo mocno nad tym, czy ta zmiana akurat nie będzie potrzebna. No ja wam powiem, że tak, no ja akurat w sobotę wróciłem z Hiszpanii, bo byłem na Talent Pro, to wielki projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej, fantastyczny, no to wielkie, wielkie słowa uznania za to, no bo to chyba jedyny w ogóle w całej Europie jest taki projekt, że przyjadą najzdolniejsi zawodnicy z różnych roczników i tam trenują pod okiem bardzo dobrych trenerów. No i Jurek Brzęczyk przyjechał, specjalnie przyjechał dla tych chłopaków, prowadził z nimi treningi, prowadził również analizę treningu, meczu, pokazał, był do dyspozycji, był taki naprawdę normalnym gościem i to było bardzo, bardzo fajne. Nie? I jeszcze żegnaliśmy się w piątek na lotnisku w Modlinie. No i dzisiaj się dowiaduję w trakcie treningu, że został zwolniony. Dla mnie taka zaskakująca decyzja, ale uważam, że jest ona powodowana tymi niesnaskami, a zwłaszcza z Robertem Lewandowskim. Ciekawa teoria. Giki, wierzysz w to, że tak mogło być? Jasne, że nie ma chemii między lewym a selekcjonerem, czy nie było w ostatnich tygodniach. Chociaż według informacji dobrze poinformowanych wielu dziennikarzy, lewy nie wiedział o tym, że selekcjoner będzie zwolniony. Z drugiej strony Zbigniew Boniek sam był świetnym piłkarzem. Przestańmy takie bzdury gadać, że najlepszy zawodnik na świecie nie wiedział, że będzie zmiana selekcji. W to już też nie uwierzę. Nie? To tego mi nikt nie przetłumaczy. Za długo w tej szatni siedziałem, że tak samo jak Cristiano Ronaldo się nie pytają albo Messiego, kto ma być trenerem. No to już też już, nie, już takich rzeczy to nie opowiadajcie. Nie? No dobra, jasne. Zbigniew Boniek też sam mógł to widzieć, że nie ma chemii między szatnią a selekcjonerem. Sam był piłkarzem, sam, jak to mawia Franciszek Spuna, zna jak pachną skarpetki. Więc Rafał, wyobrażasz sobie taką sytuację, że to głównie to, a nie obserwacja wyników, stylu, słowo klucz, reprezentacji zdecydowało o zwolnieniu selekcjonera? Co do tego wstrzymania oddechu, co trener Onyszko powiedział, to teraz obserwuję Annę Lewandowską na Instagramie, to oni ćwiczą oddychanie, więc myślę, że to może był trening oddechowy, a nie wstrzymanie się przed powiedzeniem paru słów. Ale też się zgadzam z trenerem Onyszko. No, w szatni też nie ma czegoś takiego jak miłość do trenera, no, ale musisz mieć zaufanie i musisz pójść za trenerem w ogień. Jeżeli nie było tej chemii, to tak jak też trener powiedział, ja w tej szatni też jestem ładnych parę lat. No masz 30 zawodników, w szatni się siedzi, w szatni się rozmawia, a dzisiaj do sauny wchodzisz i poruszasz różne tematy. No jak jeden dzisiaj wyjdzie i powie, zawsze mi to mówił trener Probierz, pozdrawiam go też, zawsze mi mówi tak, Giki, jak jeden wyjdzie przed meczem i powie, kurde panowie, boisko fatalne, pogoda fatalna, nie da się w piłkę grać, to na 20 chłopaków, którzy to usłyszą, 10 pójdzie za nim, powie, nie, no nie jesteśmy w stanie na tym boisku grać, grajmy długą piłkę, przegramy mecz, katastrofa. Ale jak jeden powie, panowie, trener ma rację, jesteśmy w stanie wygrać i pójdzie za tym tłumem i będziemy pchali tą łódź czy samochód w jednym kierunku, to jest większa szansa na odniesienie sukcesu, więc nie wiem, nie było mnie w tej szatni, też nie wiem, czy ten konflikt, czy nie wiem, chemia albo brak chemii między Robertem a trenerem to był powód, ale też uważam, że najlepszego piłkarza na świecie albo informujesz, albo pytasz się o zdanie, no ja też tutaj jest rada drużyny i ta rada drużyny też wie trochę więcej niż przykładowo Robert Gumny, który w tej radzie drużyny nie jest, tak? I on się dowiaduje na odprawie, a ja już to wiem, nie wiem, 5 godzin wcześniej na przykład, no więc najlepszego piłkarza na świecie, jak mamy w zespole, to myślę, że jego prezes Boniek na pewno szanuje i o jego zdanie na pewno się pyta. Wróćmy w takim razie jeszcze na chwilę Rafał, do tego. Rafał, jak mogę powiedzieć, dziękuję Ci bardzo. I razem my, bramkarze, trzymamy się razem i czujemy tą szatnię. Jednak... Nie, no ja słuchajcie, no my możemy dewagować, ale no tak jak powiedziałem wcześniej, jak jeszcze trenera Onyszki tu nie było z nami. Uważam, że jak mamy Krychę, Rybusa, Zielińskiego, Bednarka, którzy grają w największych klubach na świecie, to oni wiedzą, o co w tej piłce chodzi. No. Więc to nie jest tak, że jak przejdziesz na kadrę, to zapominasz grać. Albo masz inne zdanie na temat taktyki, albo masz inne zdanie na temat, na jakie cię trener pozycji wystawił. I po prostu no, coś tam nie gra, no bo jeżeli za trenera na pałki jesteśmy w stanie fajnie grać z kontry, jesteśmy w stanie fajnie grać z skrzydłami i to jest poukładane. Za trenera Brzęczka z Austrią nie graliśmy fajnie, zdobywamy punkt, ale to jakoś tam nie funkcjonowało, więc każdy sobie musi zadać pytanie,
Czemu to nie funkcjonowało? No nie ma mnie tam na każdej kadrze i na każdym grupowaniu, choć bardzo bym chciał, więc ciężko mi się jest wypowiedzieć, ale no coś tam na pewno musiało nie grać, więc trener Onyszko ma rację, może ja mam trochę racji, a może nie mamy racji, nie zjadłem wszystkich rozumów, więc są mądrzejsze osoby też na świecie od nas, ale no rozmawiać możemy i uważam, że trener Onyszko ma dużo racji. I tak jak wy chłopacy też macie rację, no nie będę wam też umniejszał. Nie, no my to tylko tu jesteśmy od moderowania, ja tylko przekazuję głosy z czatu, panowie. Wy tu jesteście gośćmi, a po to jest takie programy i takie spotkania właśnie, żeby rozmawiać, bo przecież warto rozmawiać. Arku, kto w takim razie na następcę Jerzego Brzęczka? Czy ty masz jakiegoś swojego faworyta? Znaczy, ja powiem tak, jestem przekonany, że to będzie trener z bardzo wysokiej półki, bo to będzie taki efekt nowej miotły. Pamiętajmy, że mamy, tak jak wcześniej mówiłem, mamy trzy bardzo ważne mecze w ciągu tak naprawdę tygodnia i to są od 8 dni odstępy trzydniowe i to będzie po prostu takie walnięcie. Wejdzie trener z nazwiskiem, którego wszyscy będą patrzyli w niego jak w obraz, co powie, tak jak Rafał powiedział, jak trzeba biegać dodatkowo 5 razy więcej, to będą biegali 5 razy więcej. No bo będzie po prostu do niego jakiś taki autorytet. Przepraszam, że ci przerywam. Popatrzmy na to, co zrobił Czerczeszow w Legii. Przyszedł do Legii i nagle powiedzieli, kurde, my nie wiedzieliśmy, że możemy tak ciężko trenować. No, ale jak powiedział, że mają trenować, to trenowali. Zgadza się, ale w reprezentacji jest całkiem inny też model treningu. Doskonale wiesz też, Rafał, że się przyjeżdżasz, parę dni jesteś, to tak naprawdę możesz tylko i wyłącznie zbudować atmosferę w drużynie, atmosferę z trenerem, jak również w miarę trener przez te parę dni może ci przygotować jakiś swój model gry i jakiś pomysł na grę, którą ci zawodnicy zaakceptują. To jest to podobnie coś takiego, jak jest w Realu Madryt. Zinedine Zidane nie jest w stanie na przykład, to nie jest jakiś trener z ogromnym doświadczeniem, no ale jak on wchodzi do szatni i mówi do Ramosa, że trzeba biegać po prawej stronie i trzymać tego zawodnika, to on nawet nie pyta się dlaczego, no bo to mówi Zidane. No i to jest na tej samej zasadzie teraz będzie w polskiej reprezentacji, że taka osoba po prostu przyjdzie, bo no, sytuacja robi się troszeczkę napięta, nie ma przez tego COVID-a jakichś meczów sparingowych, od razu wychodzisz i grasz poważne mecze, także... No ten przyszły rok będzie ja bardzo... Ja wam muszę na koniec powiedzieć, bo zaraz mnie wyłączycie, że to też ma trener rację, bo wiem też z bardzo dobrego źródła czy źródeł, jak Kovács był trenerem Bayernu Monachium i nagle chciał zmieniać sposoby funkcjonowania paru gwiazd Bayernu Monachium. Jeden po meczu jeździł na rowerze od 15 lat, a ten mu zaczął kazał mu biegać. I nagle był zgrzyt w tym zespole, więc to, co trener mówi, no wiadomo, że w kadrze to trochę inaczej funkcjonuje, ale trener to tak jak i w klubie, jak i w kadrze, jak masz gwiazdy, tak jak trener wspomniał, czy Real Madryt, czy Bayern, czy Barcelonę, to ty nie możesz im przeszkadzać, musisz dać im trochę tej zabawy, tego szpasu po niemiecku, tak, żeby i trochę dziadka pograć i trochę Strzeleckiego, no ale ty nie będziesz mówił dla Messiego czy dla Roberta Lewandowskiego, jak on ma stać w polu karnym, bo on dobrze wie, z jakiej strony dostanie piłkę od Müllera, jak mają trafić do bramki, więc ja się zgadzam z tym, że na kadrze tego czasu jest bardzo mało, jak ja byłem na kadrze, to z trenerem Woźniakiem może zrobić parę wolei, trochę szybkości, trochę Strzeleckiego treningu z zawodnikami, parę rzutów wolnych, żeby tam nagrali na łączy nas piłka, żeby fajnie się to oglądało i zgrupowaniem i ja wychodzisz, wtedy graliśmy z Macedonią, z Izraelem i zrobiliśmy 6 punktów, więc ja się zgadzam, że na tej kadrze tego czasu jest tak mało, że tak jak trener powiedział, no jak ten trener, i też uważam, że to będzie wielkie nazwisko jak na polskie realia, wejdzie do szatni, przedstawi swój pomysł, porozmawia z zawodnikami i oni będą musieli to po prostu wykonywać. No ale to co to jest wielkie nazwisko na polskie realia? Bo sorry, ale Marco Giampaolo, jak słyszę, który wywolony z Torino, no to dla mnie to nie jest wielkie nazwisko. Mnie się podoba ten trop byłych Van piłkarzy. Basten? Marco Van Basten, a teraz na czacie mi się pojawiło takie nazwisko Clarence Seedorf, to też jest ciekawe. Ojej. No, były... Nie wyjmujmy trupów w szatni z szafy. Ale utemperowałby lewego na siłowni taki Seedorf teraz. Na siłowni tak, no to i za Roberto nie, można. Nie, ale właśnie trzeba sobie powiedzieć, że trener z Torino czy z Ligi Włoskiej to w porównaniu do polskiego podwórka i szałem szacunki do ekstraklasy, no to jest nazwisko z wielkiej ligi, no bo umówmy się, no druga sprawa, że ten włoskojęzyczny trener też będzie pasował kadrze Polski, ponieważ mamy tam, nie wiem, 10 czy 12 zawodników no Serie A. A Lars Lagerbäck? No to jest trener szwedzki, który tak naprawdę co nie wziął reprezentację na dużej imprezie,
to zawsze wychodzili z grupy. No ciekawe, ciekawe to jest spojrzenie, ale myślę, że nie wiem, czy Robert Lewandowski zna Lagerbega, także tak dobrze wypowiadam, bo mi się trochę myli. Nie wiem, czy akurat wie, kto to jest i sądzę, że może być problem. No, panowie, no ja wiem, no, ja oglądam teraz, słucham wszystkie te wywiady. No powiedzmy sobie, jak sprawy tak wyglądają. No to tak jak Rafał powiedział, tak to wygląda od strony szatni, tak jak ja wam przedstawiam. I tak to, panowie, działa. I to tak zawsze działało i będzie działało. Nie? To nie może być taka sytuacja, że Robert Lewandowski... No to ja już od razu wiedziałem na meczu, jak tylko widziałem te wszystkie sceny z tym machaniem rękoma do trenera, czy potem ta konferencja. To tak samo jak Rafał mówi. Potem siedzą ci zawodnicy wieczorem po odprawie w pokojach, spotykają się na jakichś kartach czy gdzieś i sobie dyskutują i mówią, co on tam będzie nam tutaj tego, tamtego. I robi się coraz gorzej i ty chcesz grać, ale jedziesz na hamulcu ręcznym. No i tutaj prezes Boniek no nie miał, widocznie przemyślał, to może się zwolniło jakieś miejsce. Spójrzcie, jakich trenerów ostatnio jacy trenerzy są wolni i tutaj dodać 2+2 za chwilę nam wyjdzie, to będzie trenerem. Nie? Nagle ta decyzja zapadła, no bo on to też przecież to jest były zawodnik, który kurczę grał na top poziomie i on doskonale sobie zdaje sprawę, że takie niesnaski między najlepszym zawodnikiem na świecie a trenerem i to też jest grupa ludzi za nim, która jest, bo to co powie Robert Lewandowski nakaże, no to jest święte, no tak jest i to tak samo jest i w Portugalii. Ale słuchajcie, no ja jak byłem na kadrze, Robert Lewandowski pije z rana ciepłą wodę z cytryną, to ja zacząłem pić ciepłą wodę z cytryną. No dokładnie, tak to wygląda. Ale no naprawdę, no trener ma rację, tak jest. No. Czerpię z wzorców najlepszych, więc ja się cieszyłem, że jestem w stanie obok niego i obok Krychowiaka siedzieć i podpatrywać. I też jak ja mam głos, to prezes Boniek gra w piłkę i czuje szatnię. Wie, że mamy Zielińskiego, jednego z lepszych dziesiątek na świecie, a tak jak ty mówisz, ten twój styl, coś tam nie pasuje i po prostu, nie wiem, no zareagował, no. No to teraz to umówmy się, no to tak jak ja powiedziałem, no to powiedziałeś, że siedzą na śniadaniu. No to siedzi Robert, ja nigdy nie byłem na kadrze, ale podejrzewam, że tak, na śniadaniu siedzi Robert Lewandowski, Krychowiak, nie wiem, czy Glik siedzi, Szczęsny siedzi i to jest grupa ludzi, która tak naprawdę no, takie ma decydujące. No widzimy, że też i Krychowiak to też jest zawodnik, który prezes Boniek go bardzo lubi i on z nimi rozmawia. Panowie, to jest całkiem normalne. Oczywiście prezes Boniek nie powie tego oficjalnie, że z nimi rozmawiał, ale na pewno rozmawiał, bo to tak wszystko się po prostu w piłce nożnej dzieje. Także no, to jest robione przed tymi trzema meczami, które są bardzo ważnymi dla nas w marcu i to będzie taki efekt miotły, ale też nie mamy 100% pewności, że to zadziała. I wtedy prezes Boniek idzie wabank, nie? No tak, tylko prezes Boniek po euro się pożegna, a po prostu wydaje mi się, że uznał najwyraźniej, postawił sobie na szali tę twoją gwarancję, o której mówiłeś, co nam daje, jaką gwarancję daje nowe nazwisko. Musiało się jakieś nowe nazwisko wykrystalizować, pojawić, bo tak sam z siebie pewnie tak. Nagle nie obudził się któregoś dnia i mówił, dobra, jednak z tym Brzęczkiem nic, szukam coś innego. Musiało się pojawić jakieś nazwisko i z drugiej strony uznał, że widocznie to nazwisko daje mu większą szansę. Większy potencjał czegoś osiągnięcia, bo gwarancji nie ma żadnej, oczywiście. Natomiast co do sytuacji z lewym... To nazwisko daje szansę, to daje te duże, przepraszam, że ci przerwałem, to duże nazwisko daje to, że to wszystko się obraca w tym, żeby Robert Lewandowski zaakceptował. No tak to jest, mogą się inni ludzie denerwować, krzyczeć, jak to możliwe, że taki zawodnik ma taki wpływ, ale tak jest, panowie, tak po prostu jest i to działa, nie? No dobrze, zobaczmy. Robert Lewandowski, najsłynniejszy 9 sekund 2020 roku. Przypomnijmy. A powiedz mi, jaki był plan na ten mecz? Jak mieliśmy grać? Jak mieliśmy Włochów dzisiaj pokonać? Bo też takie głosy się pojawiały, że jest na to szansa, oni są osłabieni. Jakie były wskazówki? Co mieliście robić? Tak naprawdę, przygotowując się do tego meczu, wiedzieliśmy, że musimy spróbować zaatakować. Przy piłce się bardziej utrzymać. Ale co innego, jak się o tym mówi, a co innego w teorii, co innego w praktyce. I na pewno tutaj przed nami dużo rzeczy do poprawy, szczególnie w treningu, żeby wykorzystać każdy trening na maksa. Bo dzisiaj pokazało to, że przy odrobinie słabszej, nie tylko dyspozycji, ale też przygotowaniu do meczu, no ciężko będzie nam rywalizować z takimi drużynami.
Mamy bardzo wiele rzeczy do poprawy, również w treningu i przygotowaniu do meczu. Czyli trochę to przeczy tym teoriom, że kadra to jest tylko atmosferka, albo tylko, sami zresztą mówiliście, przykład Stanisław Czerczesow przejmuje reprezentację Rosji, która się nadaje do lepienia pierogów generalnie, a za chwilę ona gra na, w ćwierćfinale, tak, mistrzostw świata, tak? Złośliwi tutaj komentujący odnosili się tutaj do słów o chemii w zespole, że chemię można w markecie nabyć. No tak, ja wiem, no, każde zdanie można śmiesznie zbyć, ale to też nie o to i styl, chodzi tutaj. I gazetę styl. I tak, i kupić gazetę Twój styl, no ale zobaczcie, no nie, sam ale, Lewy dał wyraźnie do zrozumienia. Ja wam powiem, czekajcie, ja wam przerwę. Oczywiście, no nie musi być tej chemii, nie musimy sobie dzióbków spijać, bo jak trener Onyszko pewnie grał, to jeszcze się za gardła łapali i tam pod prysznicem się różne sceny działy. No ale Union Berlin jest zbudowany pod kątem charakterów. No w drugiej lidze ściągali zawodników pod kątem charakteru, dopiero potem patrzyli, żeby dokoptować dwóch, trzech, którzy będą strzelali bramki. Tak samo teraz w tym samym sezonie Knoche czy Kruse muszą pasować też charakterem, a Kruse musi pasować umiejętnościami piłkarskimi, więc chemia nie musi sobie pić dzióbków, ale musicie się rozumieć. No nie jesteście w stanie zdobywać i przenosić gór jako zespół, jak masz, nie wiem, na 25 facetów 15, którzy się nie cierpią i nie mają przyjemności spędzania czasu wspólnie razem w szatni, na kolacji, w saunie, czy nie wiem, czy w zimnej wodzie. Więc co do drugiego twojego pytania, oczywiście, że masz czas pokazać zawodnikom, jak wysoko chcemy stać, w jakim momencie chcemy z Włochów presować, jak chcemy tą piłkę po przechwycie rozegrać, czy krótkim rozegraniem, czy długim rozegraniem. Ale tego czasu masz wiele, wiele mówię po niemiecku, dużo mniej niż w zespole. No. No tak, oczywiście, że masz dużo czasu mniej niż w zespole klubowym. Mimo wszystko nadal jestem ciekaw, jak z twojej perspektywy wyglądały treningi na tej kadrze, kiedy byłeś. Oczywiście, że trening lewego wygląda inaczej niż trening bramkarzy. Wy macie swoje zajęcia, ale chodzi mi o intensywność. Lewy po pięciu dniach wszedł w trening z zespołem. A no właśnie, to jest kolejna rzecz, że Lewy przyjeżdża sobie lewy później. Lewy jak przyjeżdża na reprezentację i na przykład mówi, że się źle czuje, no to on wtedy trenuje, kiedy on powie, że trenuje. Panowie. No tak. To nie jest tak, że trener mówi na niego, po swojej lewej musisz wyjść. Ja uważam, że to jest normalne. Przepraszam, że przerywam. Di Natale w Udinese, z tego co wiem, to 4 dni indywidualnie trenował. W piątek wychodził na rozruch, w sobotę grał mecze i strzelał bramki. No, to jest, Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie i to nie tylko w tym roku, ale w poprzednich 5 strzela bramki jak maszyna. Więc on wie, co go boli, co potrzebuje. Pracował z fizjoterapeutami. Jak trzeba było wyjść, to wyszedł na trening, więc ja uważam, że to jest w 100% normalne i tak funkcjonuje każdy zespół, tak funkcjonują duzi albo wielcy piłkarze. A co do treningów, to słuchaj, no, rozgrzewka z trenerem Woźniakiem, a potem albo rozegranie od tyłu, a druga grupa ma strzelbę, bo jak ma wyglądać trening? No tak wygląda trening piłkarski na kadrze czy w zespole. No każdy jest mikrocykl treningowy, się tego trzymasz. A przecież raz nagle cię trener Woźniak nie będzie uczył, jak masz wykonywać pad do piłki uderzonej po ziemi. Nie będzie ci uczył techniki, bo na to nie ma czasu. Ty, to tak samo jak z zawodnikami. Zawodnicy, którzy przyjeżdżają na kadrę, to są zawodnicy, którzy występują na co dzień w bardzo dobrych klubach zachodnich, którzy mają już jakąś wiedzę taktyczną i na kadrze no to są dosłownie 5 dni, żeby trener przekonał do swojego pomysłu na grę. I teraz musi znaleźć wspólny język, bo może być tak, że 3 czy 4 nie będzie to pasowało, ale przede wszystkim musi pasować Robertowi, jeszcze raz powtórzę. To wtedy, jak Robertowi będzie pasowało, no to wtedy wszyscy inni będą to akceptowali. I to tak wygląda, panowie. No ja już mówię, że śmieję się, bo dzisiaj oglądam te wszystkie komentarze, telewizy i my tak kręcimy naokoło, to trzeba sobie jasno sprawę powiedzieć, jak wygląda Robert Lewandowski. On musi zaakceptować pewne rzeczy, żeby to funkcjonowało i tyle. No trenerze, trzeba było pójść pobiegać, bo ja trenowałem i nie oglądałem tego wszystkiego i teraz dla was tą godzinę poświęcam i rozmawiamy na ciekawe tematy, więc też się zgadzam, trener Woźniak był też pod wrażeniem, mówi, że od razu przyjechałem po 6 latach z Niemiec i widać ten niemiecki blok, widać łapanie tych dolnych piłek, bo tak jak trener mówi, no w każdym kraju, w każdej lidze te elementy wyglądają inaczej, każdy trener inaczej tego uczy, więc on nie będzie uczył Fabianskiego, jak ma wychodzić do wrzutek, albo Kikiewicz, jak ma łapać dolną piłkę, bo każdy z nas to wie. On podtrzymuje dokładnie dynamikę, podtrzymuje ten rytm treningowy, wyczucie bramki, wyczucie piłki, ten zapach trawy i rękawic czy korków i wychodzić w weekend na mecz. No.
No dobrze, w takim razie słuchając was, nie rozumiem, po co w ogóle ta zmiana selekcjonera, skoro selekcjoner na nic nie ma wpływu. I mamy takich... Ja rozumiem, Arek, że ty nie jesteś fanem tej decyzji. No jak ma wpływ? Ustawia zespół. Ustawia zespół. No dobrze, okej. Okay. W każdym razie, słuchajcie... Ja muszę powiedzieć. I ustawia taktykę, no. No okej. Okay. Ja muszę jeszcze coś powiedzieć. Ja nie byłem na zgrupowaniu kadry nigdy. Nie siedziałem nigdy na odprawie meczowej. Nie byłem nigdy, nie stałem w kole przed treningiem. Nie wiem, jak trener Brzęczek przekazuje informacje do swoich zawodników. Tego nie wiem. Może tu jest jakiś był problem czy coś, ale wiem jedno, że patrząc po tych meczach i po zachowaniu Roberta Lewandowskiego, tam nie grało coś, tam nie było dobrej współpracy. I to po prostu musiało kiedyś te szambo wywalić, no i wywaliło. No i po prostu... Prezes Boniek podjął taką decyzję, no bo doskonale wie, że to dalej tak nie będzie funkcjonowało i nie mogło funkcjonować, bo nic z tego by nie było, nie? Tylko by był no po prostu blamasz. Nie? Powinniśmy nazwać ten program w takim razie noworoczne szambo. W każdym razie... Bramkarze analizują kadrę, tytuł. Bramkarze analizują kadrę. Panowie, odchodzimy od lewego, bo już tutaj kibice nam w komentarzach po prostu w takim razie dziękują lewemu za zwolnienie selekcjonera. Wróćmy do Jerzego Brzęczka. Gdzie widzicie jego przyszłość? Arek, bo sporo jest głosów, że Wisła Kraków, że już tam trener Chybala w Wiśle Kraków już drży, no bo za chwilę Kuba Błaszczykowski zatrudni swojego wujka. No nie sądzę. Ja myślę, że teraz Jurek w takiej sytuacji, jakiej jest, no to będzie chwileczkę chciał odpocząć. No pamiętajmy, no bycie trenerem reprezentacji Polski to jest porównywalne do takiej presji i oceniania jak pan premier czy pan prezydent. No to siedzisz na bardzo gorącym stołku, każde słowo, każdy ruch, każdy gest jest krytykowany czy tam oglądany i oceniany. No myślę, że teraz Jurek po tym wszystkim myślę, że da sobie jakieś przynajmniej pół roku spokoju. Potem podejrzewam, że to będzie go mocno ciągnęło do tej piłki, do tej atmosfery szatni. I gdzieś będzie próbował, ale nie sądzę, żeby teraz w tym okienku zimowym gdziekolwiek Jurek jeszcze załapał się jako trener i chciałby pracować jako trener. W to akurat nie wierzę. To się też chyba ekonomicznie nie opłaca, bo jeżeli ma umowę do sierpnia z PZPN-em, zakładamy, że lepsze pieniądze niż jakikolwiek klub ekstraklasy zaproponuje, więc lepiej chyba odpocząć i nabrać sił, wigoru, energii, ochłonąć. Panowie, kapitalnie nam się tu rozmawia, ale będziemy powoli zmierzać ku końcowi. Teraz mam takie pytanie, nie jak to będzie waszym zdaniem, tylko jak wy byście chcieli, wasza wymarzona postać na stołku selekcjonera reprezentacji Polski. Mamy ten 25 marca, mamy mecz Węgry-Polska, pewnie przy pustych trybunach, ale na ławce trenerskiej zasiada kto? Taki wasz wymarzony kandydat, bo kibice lubią mięso, lubią nazwiska, więc nazwiska, poproszę. Kto pierwszy? No trener, tam 3 lata młodszy jestem. A jeszcze jedna rzecz, Arku, bo tu internauci podpowiadają w komentarzach, że tak jak Zidane w 2006 roku poprowadził reprezentację Francji zamiast Domeneka do srebra, tak, srebra mistrza świata, to tak samo Lewy powinien w takim razie, nieważne kto będzie selekcjonerem, ale to niech Lewy w takim razie przejmie tutaj tę rolę. Zwolnił Brzęczka, to... Ja wiem, że możemy sobie żartować, Twitter ma to do siebie, że wszyscy się znają i wiedzą najlepiej. My tylko przedstawiamy z Rafałem jasne. To tak, jak wygląda naprawdę od strony szatni. Nie? Ludzie, osoby, które oglądają piłkę nożną w telewizji, które gdzieś tam nie doświadczyły tej szatni, tych emocji, jak to ten cały w ogóle biznes funkcjonuje, no to nie wiedzą. My tylko przedstawiamy to tak, jak z mojej perspektywy to wyglądało, jak byłem jeszcze zawodnikiem. Także. A jeżeli chodzi o trenerów, no to ja wam powiem, to jest takie troszeczkę wróżenie z fusów, ale no tutaj różne się nazwiska, jakby to powiedzieć... Przewijają, pokazują. Ja myślę, że tak jak Rafał powiedział, może to być jakiś kierunek włoski ze względu na to, że tam bardzo duża liczba naszych reprezentantów występuje, podobny język. Myślę, że też mogły być jakieś ruchy, jeżeli chodzi o obsadę drugiego trenera, ktoś z Polski, żeby to ta komunikacja była zachowana, bo ja pamiętam, jak ja grałem w Polonii Warszawa
trener Bakero był i był tłumacz, no to było takie, naprawdę troszeczkę był to problematyczne, żeby przekazać tą taką swoją wiedzę i taki styl bycia. No to myślę, że to może być w ten sposób łączone, no ale to już tam prezes Boniek doskonale wie, jak to zrobić. No ja bym tutaj, no tu ja się tak wypisałem, no to ja patrzę, że tutaj jest Sarri czy Thomas Tuchel, nie, nawet, nie, ale no zobaczymy, no to są tak jak ja sobie myślę, jakby na przykład wszedł do mnie do szaty taki Sarri, który prowadził i był w Chelsea, prawda, czy Tuchel, który prowadził Paris Saint-Germain do w Champions League, o mały właśnie nie zdobył Champions League, no to jak powiem szczerze, jakbym siedział i przyszedł taka osoba, to bym mu uwierzył, nie, uwierzyłbym mu. I bym naprawdę te pierwsze takie zgrupowania, no to tak patrzył z otwartą buzią do momentu, jakbym coś gdzieś wyczuł, że coś jest może nie tak. Ale no to podejrzewam, że takie osoby nieprzypadkowo w takich klubach są i grają, i byli trenerami. No pamiętajmy też, że mieli pod sobą no, wielkich piłkarzy, wiedzą jak z nimi postępować i myślę, że to taki ruch będzie gdzieś wykonany. To, tak te dwa Jasne. Nazwiska, ale to mówię, to jest takie wróżenie z fusów. Ja tylko mówię z perspektywy byłego zawodnika. Jasne. Nazwiska pewnie finansowo ciężko dla nas do ogarnięcia, ale tak jak was poprosiłem, o takie nazwiska wymarzone. Ale nie my będziemy płacić, więc... Tak jest. My nie będziemy płacić. Wiecie co, a ja uważam, że to będzie nazwisko... Inaczej, prezes Boniek wybrał nazwisko z tych nazwisk, które powiedział, że odrzuci, powiedział, że, nie, że na pewno nie oni. Myślę, że to będzie niespodzianka. Blef. Czyli blef. No to włoski ryb. No właśnie, to... Tak mi się wydaje. Wam co dokładnie dostałem, bo tutaj zerkałem na swój telefon, bo miałem wam 20 minut poświęcić, ja wam poświęciłem godzinę 20, dzieci śpią, już tutaj zaraz burę dostanę, ale dostałem SMS-a od trenera Brzęczka, jestem bardzo mile zaskoczony, nie powiem co napisał, bo z szacunku do trenera Brzęczka, ale tak jak mówię, no ja mam zawsze lepsze kontakty z byłymi selekcjonerami niż z aktualnymi. Na koniec, panowie, zerknijmy na grafikę, która przedstawia ten napięty terminarz reprezentacji Polski. Z jednej strony ten rok 2020 był specyficzny ze względu na wyjątkowo małą liczbę spotkań. Teraz będzie wyjątkowo duża liczba spotkań, no bo 3 mecze na miesiąc, tak to będzie nawet wyglądało. Co prawda w marcu jeszcze, ale coś mi tu brakuje w marcu, kochani. Mamy Węgry, Polska, Polska, Andora, Anglia, Polska, jest napisane 1 czerwca. No nie, to jest marzec, tutaj mamy jakieś widzę... 31 marca Anglia chyba. No właśnie, w tej naszej grafice coś tutaj jakiemuś grafikowi nam się pokićkało, bo będą 3 mecze. Emocje mu się udzieliły. Będą Węgry wyjazd, Andora u siebie, Anglia wyjazd w marcu, później towarzyskie Rosja, Finlandia, no i jedziemy na Euro. Pytanie, czy to Euro się w ogóle odbędzie, jak wy to widzicie w tym momencie, bo i czy jeżeli się odbędzie, to z kibicami i czy w tych 12 krajach, czy będziemy coś zmieniać? Tak z waszej... Wiadomo, że to też jest wróżenie z fusów. Ja powiem jako pierwszy. Słucham? Ja powiem jako pierwszy. Proszę, zapraszam. Ja powiem jako pierwszy. Wiecie co, ja wam powiem tak. Tutaj Bundesliga na 99,9 do końca tego sezonu będzie grała bez kibiców. Więc myślę, że Euro się odbędzie, ale w jednym kraju nie, tak jak jest teraz obecnie, że będzie to łączone. I myślę, że z minimalną ilością kibiców, nie wiem, 4-5 tysięcy, 4 do 6 tysięcy przykładowo kibiców na stadionie, albo z negatywnym testem, albo będziesz musiał przedstawić, że byłeś zaszczepiony. Arek, jak ty to widzisz? Podzielam tutaj entuzjazm Rafała. Ja myślę, że nie będzie cały stadion zapełniony, bo po prostu no też widzimy, że te szczepienie gdzieś tam postępuje, coraz więcej osób się szczepi, ale do momentu, jak nie będzie ktoś miał gwarancji, czy nie pokaże test, czy albo to, że się zaszczepił, to nie wejdzie na stadion. Myślę, że ktoś nie będzie tutaj ryzykował, ale Euro na pewno się odbędzie, no to pamiętajcie, że to są już takie przełożone ogromne straty finansowe, to sponsorzy, tego po prostu też i piłka nożna nie wytrzyma dalej finansowo, także jestem przekonany, że one się odbędą. No tak, chyba. Ale nie tutaj wejdę słowo, to ja wam powiem, wiesz, no tutaj w Bundeslidze też tam z dyrektorem rozmawiam na temat szczepień czy na temat tego Euro, bo tak jak mówię, no ja ciągle o tym Euro marzę i dopóki to Euro się nie odbędzie i jak nie pojadę, to nie pojadę, jak pojadę, to pojadę, no to ja mam informację, że wiesz, że też mają być większe kadry, czyli ma być większa ilość zawodników z pola, większa ilość bramkarzy pod kątem tego testowania, pod kątem zarażenia się wirusem. I w każdym momencie po prostu będziesz mógł z tej drugiej listy rezerwowej, czy jak to tam możemy sobie nazwać, po prostu dowołać parę nazwisk i oni będą pod prądem, jak to się mówi, będą na obrotach.
No bo nie możesz sobie pozwolić na to, że nie wiem, z trzech bramkarzy dwóch będzie miało pozytywny wynik, albo jeden będzie miał pozytywny, ale z drugim przebywał i dwóch jest na kwarantannie, albo musi przejść dwa negatywne testy w przeciągu dwóch czy trzech dni i nie masz zawodnika, czy zawodnika na ławce, czy zawodnika do grania. Mhm. No tak, też myślę, że sama UEFA nie może sobie na to pozwolić. Zresztą jak powiedział prezydent UEFA, Czeferin, że już kontrakty telewizyjne, już i tak o rok, że to zostało przesunięte. Wszystko na krawędzi. No, dzisiaj, co tu kryć, dzisiaj widz telewizyjny jest dużo ważniejszy od tego widza na trybunach, więc to też będzie zależało od poszczególnych krajów i od obostrzeń w różnych krajach. Na pewno koniec końców te sanepidy w tych krajach będą decydowały, czy mogą wejść kibice, jeżeli tak, to jaki procent. No ale zakładamy, że to euro się odbędzie i co? Wychodzimy z grupy na luzaczku? Hiszpania, Szwecja i Słowacja? Wiecie co, wychodzimy z grupy na pewno, ale też wam powiem, że to ma być z tego, co też tutaj wiem, bo może Niemcy trochę są bardziej bliżej i niż Polska Liga. Tutaj jakieś tam klipy są montowane. UEFA to będzie chciała trochę też przedstawić, że to będzie ten kontakt z piłkarzem trochę inny i będą chcieli wynagrodzić temu widzowi czy wam, którzy będziecie siedzieli przed telewizorem. Ten kontakt z zawodnikiem to trochę inaczej podobno ma być ogólnie przedstawione i jako produkt sprzedane do telewizji, więc no myślę, że może być ciekawie. Dobrze. Koledzy mnie tutaj zahaczają na naszym czacie, że to ja coś źle przeczytałem. Dawajcie jeszcze raz tą grafikę, zobaczymy, kto ma rację, bo mi tu na ambicje weszliście. Jak Arek dzisiaj lewemu wchodził cały wieczór. Słuchajcie. No tak, musisz spojrzeć na górną, bo to się na górze jest data. Dobra, Radziu, gdzie ty myślami jesteś? Wszystko jest już jasne. Zamiast 21 marca to 31, ale poza tym wszystko się zgadza. Ja patrzyłem na te daty pod spodem zamiast na górze. No właśnie, tak to wygląda. Jest błąd. Mamy haka na nich. Jest 25, 28 i 31 marca. A Anglia-Polska 31 marca. Co trzy dni. Trenerze, jestem wolny, więc trener jako ekspert w telewizji, a ja gdzieś tam na ławce pod kocykiem. Zapraszamy zatem. Jedno jest pewne, z kim nie będziemy grali, to będziecie panowie z nami. Dwóch takich bramkarzy to jest sama przyjemność gościć, a mi się wydaje, że były takie kandydatury Favre plus Piszczek, to ja tam na przykład kandydaturę Onyszko plus Gikiewicz, to też jest do rozważenia na spokojnie. Jak szatnia nie nas nie pomieści. No właśnie, jak mówiliśmy, że... Musieliby poszerzyć drzwi, to tak znacznie. Nie wiem, czy siedziba to są takie może... rozmiary. Za ciasno być. Może tak, trzeba dobudować jakieś skrzydło jedno. Duża przyjemność, duża wiedza, duża merytoryka. Jak zawsze Arkadiusz Onyszko, Rafał Gikiewicz. Dzięki panowie. Dziękujemy. Duża przyjemność. Dziękujemy. No i co najważniejsze, dużo zdrowia życzymy w tym nowym roku, bo dużo się dzieje na świecie, dużo się dzieje w sporcie, ale cały czas... Z tyłu głowy prześladuje nas ta nieszczęsna pandemia. W związku z tym dużo życzę wam zdrowia, a kibicom powrotu na trybuny. To było specjalne wydanie programu Kafe Kadra. Jerzemu Brzęczkowi też życzymy dużo zdrowia, spokoju, na razie trochę odetchnięcia. Odpisz tam, Rafał, spokojnie na SMS-a. Odpisz, pozdrów. Kurde, dzwonią tutaj. Pozdrów Jerzego Brzęczka. Już nowy selekcjoner wyzwania. Nie, ale te moje kontakty tutaj mówią, że coś tam poplątałem, ale będzie Włoch. O. Będzie Włoch, mamy konkret na koniec. Dziękujemy serdecznie. Sorry. I pokój. Trzymajcie się panowie, wszystkiego dobrego. Dobrej nocy, dziękujemy kibicom również. Widzimy się na YouTubie TVP Sport z kolejnymi naszymi produkcjami. Subskrybujcie nas. Rafałowi mało nerwów w środę. Słuchajcie, zaraz nam pęknie 300 tysięcy subów. Czy już pękło? No brakuje... Dziękuję bardzo. Już jest 300 tysięcy subskrypcji, no to mamy co świętować. Bo zaprosiliście dwóch bramkarzy, to zaprosi nas kolejny raz, będziecie mieli 350. O to walczyliśmy, o to będziemy walczyć. To jest ten barter. Dziękujemy za 300 tysięcy subskrypcji, bardzo. Dziękujemy za informację, za miłą rozmowę. Marcin Bożenski. Radosław Przybysz. Kłaniamy się, dobranoc. Dzięki panowie. Dobranoc. Dzięki, dobranoc. Nieważne, czy lubisz piłkę, skoki, boks czy lekką atletykę. Oglądaj transmisje w aplikacji mobilnej TVP Sport na ekranach smartfonów, tabletów oraz telewizorów. Największe wydarzenia w zasięgu jednego kliknięcia. Wygodnie w nowoczesnej formie w wersji jasnej lub ciemnej. Oglądaj, czytaj, personalizuj. Nowa aplikacja TVP Sport. Dostępna bezpłatnie w sklepie Google App Store i App Gallery.